Co wybucha w Halloween? Dynamit! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć, a dziś będziemy zastanawiać się, jak dużo lepiej żyć, czyli jak być szczęśliwym człowiekiem, ponieważ każdy chce być szczęśliwym człowiekiem, ale nie każdy potrafi. Wielu ludzi próbuje, szuka swoich dróg, niektórym to lepiej wychodzi, innym gorzej. Wpływa na to oczywiście mnóstwo jeszcze zewnętrznych czynników i ta cała mieszanka powoduje, że trochę błądzimy jak goryle we mgle, chcąc z jednej strony być szczęśliwymi, wiedząc, że szczęście jest taką najwyższą wartością, a z drugiej strony rozkminiając ciągle, jak to zrobić, jak nie zrobić i tak dalej. Więc dzisiaj sięgniemy nie do wierzeń ludowych, do przemyśleń własnych, tylko do nauki. Do tego, co naukowcy zbadali w temacie szczęścia, a okazuje się, że zbadali bardzo wiele. Jest coraz więcej badań w tym właśnie temacie, w tej kwestii. Przebadano tysiące ludzi. Najdłuższe badanie odnośnie szczęścia trwa do dzisiaj od 1938 roku. I ono dalej trwa, jeszcze się nie skończyło. Także cały czas są wnioski nowe i nowe. W związku z czym trochę ta nauka już nam wiedzy o szczęściu daje i to bardzo konkretnej, momentami bardzo zaskakującej, jak się dzisiaj również okaże. Bo na przykład może się okazać, że myślenie podczas robienia czegoś nieprzyjemnego o czymś przyjemnym, żeby jakoś przeżyć to mycie naczyń, zmniejsza poziom szczęścia. I tego typu ciekawostki dzisiaj będą, także zapraszam. Sama nauka, same badania naukowe, ja je po prostu dzisiaj będę referować po to, żeby były przystępnym językiem podane, a ja tylko taki znam, bo jestem prosty chłop, także myślę, że będziemy się dobrze bawić. A jak chcesz się dobrze bawić i chcesz mieć szczęśliwe, radosne dzieci, to musisz, to nie jest opcja, że można się zastanowić, nie, musisz kupić nową część Misia Ekspertusia. Jak nie kupisz, to będą nieszczęśliwe te dzieci. Mistrz sprzedaży się znalazł, no. No dobra, ale już tak na serio. Mamy premierę. Miś Ekspertuś i sztuka rozmawiania. To już jest chyba, jak dobrze liczę, szósta część Misia Ekspertusia. Zatem kolejne kilkadziesiąt stron z obrazkami fantastycznej historii, gdzie Miś Ekspertuś uczy się na bazie swoich przygód i czasem porażek, jak się nie rozmawia z innymi zwierzątkami, a jak się to robi. Do tego po każdym rozdziale są misje specjalne dla Twojego dziecka, po to, żeby mogło wykonać jedno, dwa, trzy zadania, zastanowić się nad pewnymi rzeczami i po prostu robić coś lepiej w swoim życiu. To coś w tym wypadku to jest komunikacja, ponieważ no nie ma w szkołach lekcji komunikacji, są pierdoły, jakieś biologie, historie, bzdury, a nie ma tego, jak się dogadywać, jak nie radzić, jak nie ranić czyichś uczuć, jak czasem zarządzać zespołem, żeby się wszyscy dobrze w tym czuli i tak dalej. Ta książka adresuje ten problem, także zapraszam Cię na ekspertia.com.pl po tą premierę i po inne nasze premiery, ponieważ mamy również przedsiębiorcze dzieci, również nowa książka dla dzieci, sam tytuł mówi, o co tutaj chodzi, ale mamy też nietypową pozycję, dziennik mistrzowski, czyli taki biznes planer, ale dla dzieci, może bardziej dla nastoletnich, no tak 8 do 12 to myślę, że spokojnie już można zacząć. Tutaj wdraża się nawyki, zbiera się punkty, zbiera się tarcze, robi się notatki, także jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko wprowadzało skutecznie nawyki, to również dziennik mistrzowski jest dobrym pomysłem. Zapraszam zatem na ekspertia.com.pl, a z kolei na instytutlingwistyki.pl po nasze kursy językowe, których mamy już 9, także jest w czym wybierać. Bardzo dużo kluczowych, najbardziej znanych języków możesz się z nami nauczyć, także zapraszam. I gdzie jeszcze Cię zaproszę? Na sekretyspółek.pl. Trochę niefortunne, bo skrót wyszedł SS, no ale trudno już. W każdym razie jest sekretyspółek.pl i tam uczymy Cię, dlaczego i kiedy warto mieć spółkę z o.o., jak na tym zaoszczędzić, jak nie płacić ZUS-u, legalnie oczywiście, jak płacić 9% podatku zamiast na przykład 17, 18, 19. Także tam na sekretyspółek.pl tego się dowiesz. Dobra, chcesz być szczęśliwym człowiekiem? Ja też, każdy by chciał. I teraz jak to zrobić? Nauka nam tutaj pomoże i zaczynamy. Zacząć trzeba od tego, że język mówiący o szczęściu jest co do zasady dziurawy, więc te badania, które są prowadzone, zawsze są obarczone pewną nutką niedoskonałości, tak? No bo jeżeli powiesz, na ile masz wypełniony bak? No to jest, odpowiedź jest 60, jakbyśmy mieli taki czujnik dokładny, no to możemy sprawdzić, czy tam jest 60 litrów, czy 32, czy 19, tak? I wszyscy 19 litrów rozumieją tak samo, jako 19 litrów. Każdy na drugiej półkuli ziemskiej można sprawdzić takie samo 19 litrów. Jak ty teraz powiesz Amerykaninowi 19 litrów, no to on sobie oczywiście przeliczy na galony, ale będzie wiedział, o co chodzi i wyjdzie to samo. Natomiast teraz pytanie, ktoś ci mówi, jestem szczęśliwy na 7.
7 w skali na 10. I co to oznacza? No i widzisz, nie wiadomo, co to oznacza, bo teraz jeden, dla jednego 7 na 10 to jest stan normalny, dla innego to jest euforyczny wręcz, dla innego, no to jak on nie ma myśli samobójczych, to już ocenia, że jest 7 na 10, więc nie jest to łatwe, tak? Badacze tutaj mają wyzwanie wielkie, jak tego typu badania się prowadzi, ale robią to. Robią to, uściślają, uśredniają, biorą więcej ludzi do tych badań. Natomiast co do zasady, warto pamiętać, że szczęście jest takie trochę ulotne, nie wiadomo czym ono jest, ponieważ dla każdego z nas jest ono zupełnie czymś innym. Dlatego będziemy mówić o różnych rzeczach, które warto dla tego szczęścia robić. No i szczęście może być według badaczy, tak zostało podzielone, na naturalne i syntetyczne. Naturalne to jest coś takiego, że dostałeś 1 000 000 złotych, tak? Jesteś szczęśliwy, albo urodziło ci się zdrowe dziecko, jesteś szczęśliwy. Czyli coś się dzieje, co powoduje twój nastrój dobry. Nastrój, który się będzie dłużej, miejmy nadzieję, utrzymywał. To jest naturalne szczęście według badaczy, a syntetyczne to jest, że ty siadasz, zamykasz oczy i niezależnie od tego, jaki miałeś nastrój wcześniej, może być wkurzony korkiem ulicznym, może zestresowany robotą, ale siadasz, puszczasz sobie fajną muzyczkę, robisz sobie nastrój taki hygge, jak to mówią, świeczkę sobie włączasz, no i sobie tak siedzisz, sobie tak oddychasz i nagle jest ci dobrze. Nagle zaczynasz być szczęśliwy. Oni to nazywają szczęście syntetyczne, czyli takie, które sam sobie syntetyzowałeś, zrobiłeś sobie szczęście. Nic się specjalnego nie wydarzyło. Mało tego, okazuje się, że może się nawet coś złego wydarzyło, a ty dalej możesz sobie syntetyzować szczęście. W związku z czym ta nazwa jest trochę niefortunna, bo syntetyczne to się kojarzy sztuczne, jakieś właśnie nietrwałe, z laboratorium, nienaturalne i tak dalej, i tak dalej. Bardziej adekwatna by była nazwa może robione szczęście, tak? Robione przez nas samych, tak? Wytwarzane, że sami sobie możemy wytworzyć szczęście. No ale oni to podzielili na naturalne i syntetyczne. Warto o tym może pamiętać, ale jednak klucz, żeby zrozumieć, że szczęście może faktycznie przychodzić do nas z zewnątrz, że to nie jest tak, jak czasem mówią mnisi himalajscy, że po prostu szczęście jest tylko wewnątrz. Nie, ono jest na zewnątrz jak najbardziej. Wydarzenia wpływają na nas, na poziom szczęścia również. Natomiast jak najbardziej mamy szczęście wewnętrzne, syntetyczne, z którym możemy coś zrobić. To jest fajne, ponieważ na wydarzenia nie zawsze mamy wpływ, tak? Na korek uliczny nie wpłyniesz, na chorobę w ograniczonym zakresie wpłyniesz, ale na chorobę bliskiej osoby to już w ogóle nie wpłyniesz. Natomiast na wewnętrzny poziom szczęścia możesz wpłynąć zadziwiająco często i to jest w ogóle mega pozytywny wniosek z tych badań, że to już nie jest gadka właśnie starych hinduistów sprzed 3000 lat, że zawsze możesz być szczęśliwy i tak dalej. Naukowcy dowodzą, że faktycznie coś w tym jest, a nawet dużo w tym jest i o tym będziemy dzisiaj również mówić. Nasze szczęście okazuje się ma silny związek z hormonami, które są w naszym organizmie, a przede wszystkim z poziomem dopaminy, serotoniny, epinefryny i norepinefryny i w zależności od poziomu tych hormonów jesteśmy szczęśliwi albo i mniej. Dopamina na przykład powoduje, że nam się w ogóle chce robić rzeczy, więc jeżeli człowiek ma rozwaloną dopaminę, w sensie nie ma dopaminy, tak? Jest za mało dopaminy, jest jej niedobór, ponieważ ona zużywa się na głupoty. Na przykład ktoś codziennie jest uzależniony od pornografii. To też mówię o badaniach naukowych, nie o jakichś tutaj kazaniach kościelnych, no nie? Nie oglądajcie pornosów, bo to złe, bo wam coś odpadnie. Nie, mówię o badaniach naukowych. Jak ktoś ogląda regularnie tego typu filmy, to, że tak powiem, zużywa mu się dopamina podczas oglądania tego. Tak, bo ma tam bardzo dużo, bardzo mocnych bodźców, na które jest biologicznie zaprogramowany. Więc dopamina, czyli ten hormon chcenia, się tam po prostu wypala do czerwoności, wyskakuje, no i ten człowiek już nie chce nic. Dlatego ludzie uzależnieni od pornografii zazwyczaj mają też depresję. To jest, idzie w parze, tak? Ci ludzie po prostu, im się nic w życiu nie chce, tylko oglądają, ale tak w zasadzie w życiu to nie mają celów, wiele się nie dzieje, bo tracą dopaminę. I bez dopaminy tracą szczęście, chciejstwo można powiedzieć. Nie chce im się wręcz żyć, tak można by to kolokwialnie tutaj ująć. Z drugiej strony, jak ktoś ma na maksa dopaminę, levele wywalone w kosmos, tak, czyli on tylko chce, coś działa, wymyśla milion nowych pomysłów, to zaczyna wchodzić to w manię i wypalenie zawodowe również. I to niestety też obniża poziom szczęścia, więc jak zwykle chodzi o złoty środek, o to, żeby te hormony były w zdrowym stanie. No a to teraz to nie jest takie proste. Na przykład okazuje się, badania pokazują, że osiągnięcia, które przychodzą łatwo, czyli chciałeś zwiększyć swój dochód o 50%, poszedłeś do szefa, który jest twoim najlepszym przyjacielem, w ogóle się nie bałeś, w związku z czym poszedłeś powiedzieć, ty Staszek, weź mi daj 50%, a on powiedział, dobra, masz. Okazuje się, że tego typu rzeczy paradoksalnie nie zwiększają poziomu szczęścia,
tylko zmniejszają długofalowo. Czyli można by powiedzieć z jednej strony, no kurczę, no mam podwyżkę, powinienem się cieszyć. Ale jeżeli to nam przychodzi łatwo, cokolwiek, to nie chodzi o podwyżki, tylko w ogóle, jeżeli nasze osiągnięcia przychodzą nam łatwo, to dopamina się rozregulowuje. Bo nagle się okazuje, że ty osiągasz cele, nie musząc konsekwentnie chcieć. Tak? Czyli nie ciśniesz, nie musisz tego chcieństwa podtrzymywać miesiącami, tylko tak po prostu wymyśliłeś i masz. I dlatego też dzieci bogatych rodziców często mają ten problem. Nie będziemy tutaj wymyślać znowu jakieś tam kwestie bananowe, dzieci rozpieszczone. Nie. Mówmy o nauce dzisiaj. I one mają ten problem, że jeżeli on chciał auto, tak, na osiemnastkę i w związku z tym powiedział i dostał auto, to to jest dla niego straszna krzywda, nie z przyczyn tam moralnych, nie wiadomo jakich, tylko z przyczyn typowo biologicznych, tak? Ponieważ on miał cel, czyli miał zastrzyk dopaminy, tak? Chciałbym auto, potrzebuję jeździć i ten zastrzyk nie mógł się jakby w systemie, ja tu oczywiście upraszczam, bo to jak ja to wszystko czytałem i rozkminiałem, to to naprawdę było skomplikowane, ale staram się to jakoś tak powiedzieć w miarę prościej, a jednocześnie nie przekręcić. W związku z czym niełatwe dziś przede mną zadanie. Natomiast ten system jakby nie może cyrkulować, tak? Że dzisiaj sobie wymyślam, że chcę auto, no to mnie nie stać na przykład, no to muszę teraz pracować, wymyślać, parę miesięcy na to cisnąć i tak dalej. I wtedy dopiero za ten cały wysiłek jest nagroda, czyli te hormony szczęścia wtedy się wytwarzają, ale dopamina się nauczyła dobrze cyrkulować, tak? Że jak jest cel, to on jest długofalowy, czyli konsekwentnie uczy się motywować nasz organizm. A jeżeli ta dopamina, teraz mam wystrzał, i za chwilę mam osiągnięty cel, no bo mogę, no to jest lipa. To nagle system nie wie, co ma robić w takim razie. Aha, czyli co? Czyli dopamina wystarczy na chwilę. Czyli nie trzeba mieć dopaminy codziennie na wysokich poziomach i ciągle czegoś chcieć, tylko czasem jakiś wystrzał, a tak to ogólnie jest człowiek oklapły. I to tyczy się nie tylko dzieci bogatych rodziców, które wszystko miały za darmo, ale też bogatych ludzi ogólnie, tak? Czy ktoś zapierniczał przez lata, osiągał te swoje cele i wtedy był szczęśliwy, a nagle, jak już osiągnął bardzo duże cele, zarobił kupę kasy i teraz ma problem, tak? Bo chce auto, to może sobie kliknąć i kupić. Chce cokolwiek, może kliknąć i kupić. I paradoksalnie, z punktu widzenia biologii to wcale nie jest dobra sytuacja. Dla szczęścia również, ponieważ nagle się okazuje, że osiąga człowiek cele bez wysiłku. Chyba, że oczywiście taki człowiek ma jakieś inne cele, które mu się pojawią, nie związane z pieniędzmi. No to wtedy jak najbardziej wszystko wraca do normy. Więc o tym warto pamiętać i dlatego też wysiłek nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie, jest czymś dobrym. I dlatego też ludzie, którzy dostają socjal, to oni wcale nie muszą być tym najgorszym sortem ludzi. Że o, to są jakieś tam śmieci pod ludzie, co zamiast pracować, to oni chcą socjal. Nie, to może działać nawet w drugą stronę. Że oni nawet by byli gotowi pracować, ale jak im dali socjal, to powoduje rozregulowanie dopaminy, tak? Bo oni no, nie muszą się narobić, czyli dopamina chce pieniędzy, a oni idą, dostają zasiłek. Czyli to ten system tworzy z nich pod ludzi, którzy nie chcą niczego społeczeństwu dawać. Rozumiesz to? Ci ludzie są bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często to oni są ofiarami też kolejnymi tego systemu. To ten system ich tak tłamsi, psuje, wyzuwa z dopaminy, że im się potem coraz bardziej nie chce. Jest to zupełnie naturalne w ich sytuacji. Więc to nie jest tak, że oni muszą być najgorszymi, roszczeniowymi ludźmi ze społeczeństwa. Oni mogli nawet być akurat w ciężkiej sytuacji, kiedy dostali zasiłek, ale te zasiłki spowodowały, że oni zmieniają się w roszczeniowców, bo w zasadzie im się już po prostu nic nie chce. Oni są zdepresjonowani, oni są gotowi żyć na najniższej krajowej, po prostu byleby przeżywać, bo dopamina im nie działa. Już. Dlatego też nie narzekaj, jak to mówią coachowie, nie narzekaj, że masz pod górę, skoro idziesz na szczyt, ale z punktu widzenia biologii dokładnie tak to działa. Jak masz pod górę, wtedy twój organizm działa świetnie. Tysiące, setki tysięcy lat ewolucji, kiedy człowiek zawsze miał przerąbane, zawsze miał pod górę. Nie wiadomo było, czy będzie co jeść, trzeba było zebrać albo upolować, zakombinować. Nie wiadomo było, czy ktoś go zeżre w nocy, a teraz mamy bezpiecznie i tak dalej, ale ewolucja tak szybko nie działa, więc nasz organizm nie był w stanie się w ciągu dosłownie przecież kilkudziesięciu lat dostosować do tego. Także nasz organizm jest dostosowany do jednak pewnego poziomu dyskomfortu, walki, problemu, wyzwań i wtedy działa najlepiej. W związku z czym, jeżeli prowadzisz na przykład firmę i nie jest łatwo i masz pod górę i cię to wkurza i tak dalej, dobrze. Mam wrażenie, że skarbówka po prostu siedziała i mówiła, czytała te same badania, tak? I mówili, o, ludzie potrzebują mieć pod górę. Dobrze, zróbmy im to. I teraz będą mieć pod górę, zróbmy im kontrolę, zróbmy im przepisy, których nikt nie rozumie i tak dalej. Zmieniajmy ustawę o VAT-cie co roku.
Będą mieć pod górę, będą mieć dopaminę na wysokich poziomach i chciejstwo. I to brzmi cynicznie, ale w sumie to jak tak rozmawiam z różnymi ludźmi, to się okazuje, że polscy przedsiębiorcy są najlepsi na świecie. Zresztą nieprzedsiębiorcy w Polsce też są zadziwiająco przedsiębiorczy. Więc to jest ciekawe, że jednak to działa podobnie w innych krajach uciemiężonych, czyli tak naprawdę Albańczycy też dają radę. Gdzieś tam w takich krajach, gdzie trzeba dużo kombinować. Rumuni ogarnięci mega. Więc to jest ciekawe, tak? Jak to działa? Jakbyśmy mieli takie zasoby jak Stany, czyli tyle kasy, możliwości i tak dalej, byśmy nie byli blokowani przez właśnie Stany, przez Niemców, żeby stać się numerem jeden, to uważam, że byśmy dawno już byli tym numerem jeden. Także jest to ciekawe, że tak to faktycznie działa. No i co dalej? Skoro nasze szczęście zależy od chemii mózgu, od tego, czy tam hormony dobrze działają, czy nie działają i tak dalej, choć sami oczywiście mamy na to wpływ, to jeszcze należy się zastanowić, co jeszcze ma na to wpływ. No i pierwsza z brzegu jest oczywiście dieta. To, co jesz, wpływa nie tylko na to, czy zaboli cię serce, czy nie. Tak? Wypiłem kiedyś 2 Red Bulle, krew mi poszła z nosa, czyli to, co wprowadziłem do organizmu, spowodowało konkretną reakcję tegoż właśnie organizmu. To, że ktoś je tłuszcze trans, spowoduje, że będzie miał raka lub umrze na zawał, albo dostanie udaru. To gorsze, bo lepiej umrzeć na zawał, niż dostać udaru. Przynajmniej ja bym tak wolał. W każdym razie procentowo szanse są praktycznie zbliżone do 100%. Tak? Ci ludzie, którzy jedzą tego typu rzeczy, nie umierają z przyczyn naturalnych nigdy. I już. W związku z czym tak to działa. No więc teraz my mamy takie magiczne myślenie, że dobra, wiemy przecież, już wszyscy, którzy mają chociaż IQ wyższe od 17, wiedzą, że dieta wpływa na samopoczucie, na to, czy wątroba wysiądzie, czy nie wysiądzie, na to, czy żołądek wysiądzie, czy skończy się rakiem, na to, czy w jelitach będą złogi i rak jelita i tak dalej, czy też nie i tak dalej. Wiemy to. To już wszyscy wiedzą, którzy mają jakikolwiek kontakt ze światem. To wiemy. Ale często mamy takie magiczne myślenie, że mózg to nie jest narząd. No, mózg to jest nie wiadomo co, on gdzieś tam lata nad nami, nie wiadomo gdzie, a przecież to jest narząd jak każdy inny, mało tego, to jest narząd, który zużywa większość energii, którą my generujemy. W związku z czym, a to mózg, nie tylko oczywiście, ale też elementy mózgu tworzą hormony, czyli te rzeczy, które powodują, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nam się chce, czy nam się nie chce. No więc myślenie magiczne, że no my możemy jeść hamburgery i nie spowoduje to, że będziemy nieszczęśliwymi ludźmi, to jest absurd. Po prostu to jest absurd. Nie ma takiej opcji, żeby to nie miało wpływu, tak? Bo skąd bierzesz energię? To tak jakbyś sobie, olej słonecznikowy mam z Lidla, tańszy niż benzyna, se naleje. No absurd. Zepsujesz silnik. No i tyle z tego będzie. W związku z czym musisz zasilać mózg czymś dobrym, tak? Badania najnowsze Uniwersytetu w Walencji w połączeniu z Uniwersytetem z Neapolu dowiodły, zbadano kilkudziesięciu największych producentów mleka na świecie. Oczywiście nie gospodarzy, tak? Bo jak gospodarz ma krowę na polu i robi mleko, to jest zdrowe, naturalne, prawdziwe mleko, które jest fajne, zdrowe i całkiem inaczej smakuje niż to w markecie. Oni badali takie marketowe, tak? I się okazało, że przez to, że oczywiście te krowy są torturowane, jest to Auschwitz, dla nich gniją tam, wymiona mają zgniłe. Kiedyś badania pokazały, że w wielu kartonikach mleka pływa ropa z tych gnijących wymion. Natomiast te najnowsze badania z Walencji i Neapolu pokazały, że w ponad 50%, rozumiesz to, w ponad połowie kartoników mleka i butelek pływają antybiotyki. Dlaczego? No bo właśnie, żeby te zwierzęta w ogóle żyły w takim syfie, to trzeba dawać im tony antybiotyków. Czyli antybiotyk, czyli coś, co zostało wynalezione po to, żeby nas ratować z opresji, tak? Jak jest jakaś do bani choroba spowodowana bakterią. Przychodzi jakaś bakteria, wprowadza wyniszczenie i wtedy antybiotykiem ją tępisz. Oczywiście tępisz też swoją florę bakteryjną, no ale czasem zaatakuje nas coś takiego, że trudno już, że trzeba wziąć to na klatę, wytępić bakterię, ponieważ ona jest niebezpieczna dla zdrowia i życia. Więc po to są antybiotyki. Tylko po to. I każdy, kto antybiotyki brał, wie, że później przez 6 miesięcy flora bakteryjna się dopiero odradza, bo została zabita, trzeba brać różne probiotyki i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tak, że sobie można brać antybiotyki, że se szczelę za każdym razem, jak mnie coś bierze. No nie, bo wtedy bardzo krótko będę żył i w bardzo brutalny sposób umrę. A tymczasem okazuje się, że ktoś, kto pije mleko z marketu, bierze antybiotyki w zasadzie codziennie, albo co drugi dzień, jeżeli jest w 50% tylko kartoników. No więc widzisz, antybiotyk codziennie, czy to jest dobry pomysł? Później człowieka złamie byle jaka infekcja tak naprawdę.
A jak system immunologiczny człowiekowi nie działa, no to go potem coś, co byłoby zwykłą infekcją, zmienia się w stabilną, konsekwentną infekcję, która trwa miesiącami, a takie z kolei zmieniają się w guzy. A guzy z czasem zmieniają się w guzy złośliwe, czyli raka. No i potem przestaje być śmiesznie. Tak to działa, więc to nie są żarty. To nie są żarty, że na coś trzeba umrzeć. Dobrze, jak na coś trzeba umrzeć, to bierz pistolet, strzel se w łeb od razu. Ja uważam, że na coś trzeba umrzeć oznacza ze starości. Tak, jak świat cię już chce wyeliminować, to trudno, nie przeskoczymy tego. I to jest jedyna przyczyna, na którą fajnie by było umierać. Każda inna to jest problem. Tak uważam i będę się starać zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby właśnie tak było. A nawet jak się nie uda, bo oczywiście są różne geny, kwestie, albo to, że ja się odżywiałem przez wiele lat niezdrowo i nie wiem, czy kiedyś za to nie zapłacę. Nie wiem, czy to się da tak wycofać wszystko teraz, jak już żyję zdrowo, czy coś się jednak zepsuło i już będzie zepsute. Nie wiem, ale jednak uważam, że warto, ponieważ nie jestem defetystą, nie mam zepsutych poziomów dopaminy. Jeżeli jest cień szansy, żeby umrzeć ze starości, to ja ten cień będę walczyć rękami i nogami. I już. No. Rzekłem. Więc dieta psuje chemię mózgu. Badanie z 2018 roku niejakiej Camille LaSalle i wspólników dowiodło przede wszystkim trzy rzeczy, bo badali tam parę różnych rzeczy, dawano ludziom różne diety, sprawdzano, co na nich działa i ogólnie wnioski są trzy. Kluczowe. Po pierwsze, dieta śródziemnomorska zmniejsza depresję. Dieta śródziemnomorska, co to jest? To jest przede wszystkim drastyczne zmniejszenie ilości mięsa w pożywieniu. Tam to jest 10-15% mięsa. Tyle maksymalnie człowiek powinien jeść, jeżeli chce zachować zdrowie. Więcej, czyli w zasadzie klasyczna polska dieta, klasyczna dieta bałkańska i tak dalej, to są wszystkie diety, które gwarantują śmierć przedwczesną. Gwarantują. To jasne, ktoś może być wyjątkiem, mieć jakieś turbogeny, żyłby 120 lat i jak przeżyje 95, to powiesz, a on jadł niezdrowe rzeczy i żył długo. No, bo nie wiesz, że on by żył o 25 lat jeszcze dłużej. Wiemy natomiast, że dieta śródziemnomorska jest jedną z tych najlepszych. Tak samo dieta jak na Okinawie. Są to wszystko diety zawsze niskomięsne. Nie można, spokojnie, bo nie mówimy tutaj, że są bezmięsne, także spokojnie. Natomiast faktem jest, że w tych dietach niskomięsnych, jak śródziemnomorska czy na Okinawie też jest taka dieta, to mięso to zazwyczaj nie jest jednak kurczak ani krowa, tylko zazwyczaj są to jednak owoce morza. Dla mnie by to było strasznym problemem, bo jeszcze jak jadłem mięso, to akurat tego nienawidziłem najbardziej, co do zasady, więc tego i tak nie jadłem. No ale cóż, jak ktoś myśli pod kątem zdrowotnym, a nie chce rezygnować z pożerania zwierząt, to akurat owoce morza są tutaj zdecydowanie najlepszym wyborem. W każdym razie okazało się, że dieta śródziemnomorska, czyli na przykład zamiast oleju rzepakowego i słonecznikowego, oliwa z oliwek. To jest super sprawa. Dużo warzyw, owoców i nie objadanie się tonami, tylko raczej pilnowanie, żeby tak się najeść na 80%. Ta dieta zmniejsza depresję. Czyli człowiek jest szczęśliwszym człowiekiem. No i proste. Nie jest to magiczne myślenie, tylko hormony, żarcie wpływa na produkcję hormonów, na nasze organy, które produkują hormony, więc one działają lepiej, czyli produkują hormony właściwe i nie produkują niewłaściwych, robią to we właściwych ilościach i tak dalej. I przez to chemia mózgu jest lepsza i czujemy się lepiej. Proste. Więc to jest pierwszy wniosek z tego zadania, z badania. Drugi wniosek jest trochę oczywisty, ale jednak warto powiedzieć. Prozapalna żywność, czyli znowu jedzenie antybiotyków. Jedzenie przetworzonej żywności, tak? Jakieś chipsy, frytki, jakieś takie rzeczy, które wchodzisz do marketu i kupujesz jako gotowe posiłki. Tak? No bo takie, to nie są posiłki dla ludzi, ani dla zwierząt. Tego się nie powinno jeść, a tego jest 95%. Ostatnio byłem w jakimś markecie. Co to było? A nie, to była żabka. Dobra, byłem w żabce. I rozejrzałem się po prostu w lewo, w prawo i się okazało, że rzeczy, które ja jako człowiek dbający o zdrowie mogę tam kupić, jest max 5%. Tak? Mógłbym kupić wodę mineralną, no, chociaż na co dzień nie piję w plastiku, no ale jakbym był na wyjeździe, to bym mógł, więc to by było w miarę spoko. No i były tam jakieś owoce, warzywa i tyle i się w zasadzie skończyło. Cała reszta, no jeszcze tam chyba były jakieś tam słoiki z ogórkami, ale cała reszta to były jakieś opakowania z gotową żywnością.
gotowe płatki, jeszcze słodzone oczywiście, które udają zdrowe, gotowe, no sama gotowizna tak naprawdę, tu gotowe pierogi, chipsy, chrupki, tego wszystkiego, jogurty też gotowe, zamiast naturalne, które by sobie ktoś zmieszał z czymś samemu, z owocami prawdziwymi, a nie chemicznymi i tak dalej. Czy wiesz, że w jogurtach truskawkowych zazwyczaj jest koszenila, czyli taki czerwony robak, który jest zmieszany i tam jest? Nie trzeba było czekać 30 lat na mąkę ze świerszczy, bo każdy, kto jadł jogurty truskawkowe lub wiśniowe, już od dawna je robaki. W każdym razie takie rzeczy się kupuje w markecie. I to jest żywność prozapalna. Żywność prozapalna powoduje zapalenie różnych organów w naszym organizmie i pomijając oczywiście długofalowe skutki, czyli tam raki i tak dalej, to obniża to nastrój i zwiększa poziom depresji. Czyli, jak widać, żywność prozapalna również dla psychiki jest bardzo zła. No i co również dowiodło to badanie, nie da się nadrobić treningiem złej diety, tak? Czyli nie da się zrobić tak, że będziesz jeść byle co, kebaby i tak dalej i ciągle pić alkohol, ale w zamian będziesz turbosportowcem, biegać maratony, ćwiczyć jogę, nie wiadomo co. I to się jakoś zbilansuje. Nie zbilansuje się, to już wiemy, przynajmniej pod kątem nastroju, ale pod kątem zdrowia to z innych badań z kolei wiemy, że też się nie zbilansuje, tak? Zdrowie się robi przede wszystkim w kuchni, a dodatkowo trochę też na treningu. Tak samo kaloryfer na brzuchu robi się głównie w kuchni, a trochę na treningu. Tak samo zdrowie psychiczne robi się głównie w kuchni, a trochę na treningu. Tak? Czyli jeżeli widzisz w sobie zły nastrój notoryczny, tak, depresyjność i tak dalej, oczywiście tu Camille LaSalle i reszta badaczy zarzekają się, że spokojnie, że to nie jest tak, że ty teraz korzystasz z profesjonalnej pomocy, bo ktoś ma depresję, myśli samobójcze, nie wiadomo co i teraz dobra, zostawiać to i po prostu zmienić dietę. Nie, chodzi o to, żeby nie robić drastycznych kroków, więc jak twój stan jest bardzo zły, tak, zastanawiasz się, czy życie w ogóle ma sens i tak dalej, to oczywiście korzystaj z pomocy specjalistów i nie polegaj na samej diecie. Natomiast dietę zmień i zobaczysz, że to naprawdę może być wielka pozytywna zmiana. Mi na przykład zmiana diety bardzo dużo dała. Jestem na quasi śródziemnomorskiej, bez jedzenia zwierząt oczywiście, ale jednak unikam oleju słonecznikowego, rzepakowego, zwierząt na szczęście nie jem, mleka na szczęście nie piję, tego typu syfu no, trzymam się od lat z daleka. Dolewam do każdego posiłku oliwę z oliwek, także to też że wszystkie warzywa, owoce bio i tak dalej, pomijając oczywiście wyjazdy, wycieczki i tak dalej, to wiadomo, to sobie folguje jak każdy, ale jednak to 80-90% to jest na maksa zdrowe i widzę efekty, nie tylko fizyczne oczywiście, tam minus ileś kilogramów i rośnie, ale psychiczne też widzę, tak? Na przykład nagrywanie takiego odcinka w przeszłości powodowało, że zwis mentalny na 2 dni, tak? Takie wyzucie z energii, no bo to jest jednak wysokoenergetyczny program dla mnie również. A teraz po prostu po tym programie, jasne, dalej będę sobie odpoczywać, bo to już jest higiena bardziej niż konieczność, ale będę normalnie funkcjonować i robić jeszcze inne rzeczy sobie dzisiaj w trasie, na komputerze i tak dalej, i tak dalej. Także jak najbardziej widzę mega poprawę pod kątem listy celów, to również widzę większą chęć robienia różnych rzeczy, działania i tak dalej, więc zdecydowanie to działa. Także warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz. Badanie z 2021 roku zrobione przez The Psychological Cost of... Nie, ono się nazywało The Psychological Cost of Debt, czyli psychologiczne koszty długu. Badanie nad długami. 97% badanych powiedziało, że ich życie byłoby lepsze bez długów. Widzisz, to jest ciekawe, że to jest oczywisty wynik. Tak powiesz, no ale Maćku, no zaskoczyłeś, ho! Wszyscy to wiemy. A jednak... Nie. Okazuje się, że jednak mnóstwo ludzi ciągle bierze długi. 5 milionów w Polsce ma kartę kredytową, czyli najgłupszy debilizm, jaki można w ogóle wymyślić. I ktoś na to wpadł swoim genialnym umysłem, że po co wydawać to, co zarobiłem wczoraj i płacić dzisiaj za coś i mieć kupione i swoje, jak mogę wziąć kartę kredytową, wydawać swoją przyszłość, kupować coś, na co mnie nie stać, no bo jakby mnie było stać, to bym kupił, wyłożył gotówkę, bym kupił. Więc mnie nie stać. To jak mnie nie stać, to zamiast pracować na to, żebym miał więcej pieniędzy, to pracuję na to, żebym miał mniej, bo wezmę kartę kredytową i będę płacić 10% odsetek, czyli zamiast zapłacić za ten produkt 100%, to zapłacę 110%. I 5 milionów Polaków myśli, że to jest genialne. Brawo, brawo. Chyba piją mleko z marketu. I może im po prostu się organizm, mózg nie oczyścił z bakterii. W każdym razie albo oczyścił się z wszystkich. No nie wiem, co tam się wydarzyło. W każdym razie coś jest nie tak.
Więc jest paradoks, tak? 97% ludzi mówi, że życie byłoby lepsze bez długów, a jednocześnie potem biorą te długi. Tłumacząc się nieraz tym, ale przed samym sobą wyłącznie, że muszą, bo brakuje im pieniędzy. To nie jest logiczne. Jeżeli brakuje pieniędzy, to znaczy, że nie jesteś klientem na kredyty. Kredyty są dla tych, którzy mają tak dużo pieniędzy, że stać ich nawet na odsetki. Rozumiesz to? Facet stawia osiedle, stać go, żeby zapłacić długi, stać go, żeby zapłacić odsetki. Niektórych deweloperów nie stać. Ale są tacy, którzy mają zaplecze finansowe, mają poduszkę finansową i tak dalej. Taki gość bierze kredyt i już. Albo zarabia ktoś dobre pieniądze, może nawet pięciocyfrowe, i bierze sobie hipotekę i on sobie wyliczył, że nawet jak ta hipoteka zdrożeje, stopy procentowe pobiją rekordy, to i tak to będzie trwało ze 2 lata, on to przeżyje, stać go. To jest racjonalne myślenie o kredytach. A nie karta kredytowa, limit w rachunku, nie wiadomo co. Także straszne rzeczy, więc w końcu, jak czujemy, wszyscy wiemy, mamy tę wewnętrzną mądrość, że życie byłoby lepsze bez kredytów, że nie jest to jakieś gadanie kogoś tam niszowe, tylko 97% ludzi to kuma, to może po prostu zacznijmy żyć zgodnie z tym i nie bierzmy nowych kredytów. Poza może, dobra, ktoś tam się przeprowadza, dom i tak dalej, to już zaczyna być coraz bardziej abstrakcyjne, żeby kupić mieszkanie czy dom za gotówkę, jak ktoś nie dostał spadku. Natomiast cała reszta, to może po prostu, jak wiemy, że lepsze życie by było bez kredytów, to żyjmy bez kredytów. A pierwszym krokiem do tego jest nie brać nowych. Drugim krokiem tępić stare, tak? Czyli po kolei spłacać. Macie na tym kanale parę odcinków o tym, jak spłacać długi w kilku prostych krokach. Prostych, ale długotrwałych oczywiście, no ale jednak, więc odsyłam do tego. Co się okazuje z tego badania, że najbardziej psuły szczęście, poziom szczęścia obniżały długi. Po pierwsze, długi medyczne, czyli że ktoś musiał brać kredyt po to, żeby na przykład sobie zapłacić za jakieś badania, super lekarzy i tak dalej. To bardziej dotyczy Amerykanów niż Europejczyków, bo zwłaszcza Polaków, bo my w Polsce mamy quasi darmową opiekę medyczną, ale jak ktoś chce się leczyć dobrze, to prędzej czy później i tak będzie wydawać kasę na prywatną służbę zdrowia. No i będziesz mieć wybór emeryta, tak? Zwłaszcza jak dostaniesz, jak jedyną twoją emeryturą będzie ta państwowa, czyli żadna. I ona nie wystarczy na żadne leczenie, na żadnego prywatnego lekarza. Po prostu państwo uważa takich ludzi za śmieci. Oni w dodatku w podzięce głosują na tych samych, którzy ich za śmieci uważają. No i system się kula. No nie, paranoja absurdu się kręci. No i wesoło. Więc taka osoba nie będzie miała na prywatnego lekarza. Ja uważam, że gdyby tak człowiek zachorował, to najlepsze, co można zrobić, to znaleźć najlepszego specjalistę w kraju, a może i za granicą, który się tym tematem zajmuje, tak? Jakby mi dziś powiedzieli, panie Wieczorek, raka pan masz, rak jelita. To ja bym znalazł najlepszego eksperta od jelita na świecie. I jak to on by był w Tanzanii, to ja jutro jestem w Tanzanii. I po prostu, bo nie uważam, że należy do życia podchodzić defetystycznie, tak? Że się poddajemy i już dlatego, że jest coś przerąbane. Czasem jest przerąbane i tak dalej. I czasem może nawet nie ma wyjścia, no i nie przeskoczysz tego. Coś ma nas zabić, to nas zabije, ale jednak. Będę walczyć. I tak, ale to będzie kosztować, tak? To nie jest tak, że ten gość z Tanzanii mnie przyjmie za darmo, on pewnie ma listę pacjentów na rok do przodu, więc trzeba będzie zapłacić odpowiednio i tak dalej. To są koszty. No więc dużo ludzi wtedy bierze kredyty, zadłuża się. No w takiej sytuacji tego trudno to oceniać, tak? No bo jeżeli jest ekspert w Tanzanii od danego czegoś i ktoś się zadłuża, żeby sobie pomóc, no to jest bardziej wartościowe, żeby być zdrowym człowiekiem i przeżyć, niż żeby mieć czystą historię kredytową. Więc tutaj absolutnie nie oceniałbym. Oceniałbym tylko tych oszustów, którzy wymyślają jakieś badziewne pościele z wielbłąda leczące raka i cisną tych ludzi, którzy się potem zadłużają, żeby uleczyć sobie coś poważnego, a ci ludzie zarabiają na tym miliony, tak? A to mówię dlatego, że ostatnio jedna znajoma odebrała telefon, że jej córka miała straszliwy wypadek i że trzeba coś na szybko zrobić i ta moja znajoma, starsza pani, przerażona, prawie zawał, kołatanie serca, płacz i tak dalej, dopiero w którymś momencie przypomniało jej się, że kiedyś jej syn opowiadał, że ma zadzwonić do niego, gdyby coś podobnego się działo.
i się upewnić. I ona dopiero wtedy po godzinie chyba, czy pół godziny zadzwoniła do tego syna, a on powiedział, dobra, dzwonimy, dowiemy się, i się okazało, że z córką wszystko w porządku, oczywiście wstrętny wał. I teraz sobie pomyślałem, taki człowiek, który, co to trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby robić taki wał? Dobra, jedziemy. Więc najgorzej ludziom psuły szczęście długofalowe, długi medyczne, co jest oczywiste, ale potem, na drugim miejscu były karty kredytowe. Ludzie z kartami kredytowymi są z tych najmniej szczęśliwych. Potem kredyty konsumenckie, trochę mniej ludziom szczęście psuły kredyty samochodowe, ale też psuły. I najmniej ludziom psuły szczęście kredyty hipoteczne. Czyli okazuje się, że to, co jest zdroworozsądkowe z punktu widzenia Excela, czyli że faktycznie kredyt hipoteczny ma największe uzasadnienie, jeżeli chodzi o kredyty na osobę prywatną, no bo faktycznie mieszkać trzeba i tak dalej, i mieszkania kosmicznie drożeją i są praktycznie nieosiągalne dla większości ludzi, no to to się trzyma kupy. Potem dużo mniejszy sens ma kredyt samochodowy, ale dużo jeszcze mniejszy sens ma jakikolwiek kredyt konsumencki, czyli kredyt na wczasy, kredyt na telewizor, a karty kredytowe to już jest totalny absurd. Więc tak to działa i to wiemy z tego badania. Zatem bądź uczciwy wobec siebie, jak wiesz, że życie bez czegoś byłoby lepsze, to po prostu się powstrzymaj, tak, przed zakupem nowego telewizora do momentu, jak cię będzie stać. Jak se nazbierasz, to se kupisz. I tutaj pocieszam wszystkich tych, którzy mówią, no ale ja nie dam rady nazbierać, bo ja totalnie nie umiem oszczędzać. Że oszczędzanie to jest umiejętność. Tak samo jak język angielski. Że ktoś najpierw nie umie, a potem umie. Rozumiesz to? Ja wiem, w przypadku angielskiego ktoś miał jednego rodzica Anglika, to umie gadać po angielsku, mimo że nie musiał w to wkładać wysiłku dodatkowego. Super. Tak samo w przypadku oszczędzania. Ktoś miał oszczędnych rodziców, to z automatu umie oszczędzać. Ja wiem, ale to są wyjątki. No nie twórzmy zasad na bazie wyjątków, tak? Zasada jest taka, że nikt nie umie oszczędzać i nikt nie zna angielskiego. I trzeba tych dwóch rzeczy się nauczyć, żeby je umieć. Ja jestem najlepszym przykładem obu tych rzeczy, no bo oszczędzać totalnie nie umiałem, ale się nauczyłem. Wychodząc z długów, uczyłem się jednocześnie oszczędzania, czyli kontrolowania własnych emocji, bo tymże jest oszczędzanie, i się udało i działa to dzisiaj. Dziś umiem oszczędzać i tyle. Jestem szczęśliwszym człowiekiem, także zachęcam każdego. Kolejna rzecz, która wpływa na poziom szczęścia trochę pośredni sposób, to jest światło. Światło wpływa na nasz poziom szczęścia w postaci tego, że to sen wpływa na nasz poziom szczęścia. Czyli ludzie, którzy są notorycznie niewyspali, upraszczając, jak śpimy właściwą ilość godzin, czyli co najmniej 7, przechodzimy przez odpowiednią ilość faz REM, to nasz organizm, przede wszystkim mózg, czyści się z syfu, robi się recycling w mózgu. Tak, czyli w naszym mózgu tworzy się, czyści się po prostu, tak? W ciągu dnia tworzą się tam różne rzeczy, zużyte hormony, że tak powiem, różne tam komórki i tak dalej, i w nocy to się wszystko czyści stamtąd. Chyba że śpimy mało, 5-6 godzin, wtedy to się nie czyści w pełni. Tylko tam zostaje i się zbiera, ten mózg coraz gorzej funkcjonuje. Natomiast na to, czy my dobrze śpimy, wpływa oczywiście wiele różnych rzeczy, ale w bardzo dużej części wpływa też światło. I co to oznacza? Że jak... Przede wszystkim trzy takie wnioski. Po pierwsze, w nocy jak idziesz do kibla, to nie włączaj światła. Jak już musisz, to latarka z telefonu. Jak najmniejsze światło, minimalne światełko, żeby tylko dotrzeć żywym i się nie połamać. I już. Dlaczego? Ponieważ im większe światło, tym bardziej kasuje melatoninę, czyli ten hormon, który jest niezbędny, żeby zasnąć. Więc jak w nocy pójdziesz do kibelka i zaświecisz wszystkie światła w mieszkaniu, to wyzerowałeś melatoninę. Więc kładziesz się i nawet jeżeli uda ci się zasnąć, to już to nie będzie głęboki sen, tylko wszystko leci od nowa, tak jakby cykl snu leci od nowa. Ale, czyli nie leci dalszy ciąg, można powiedzieć, tylko leci od nowa. Przez to, że wyzerowałeś melatoninę. Więc w nocy idąc do toalety, idźmy po ciemku, ale tak, żeby się nie zabić, więc jak nic nie widać, no to latarka z telefonu, ale nie w maksymalne światło. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek, jak wstajesz rano, dowal maksymalnym światłem. Nawet jak jest środek zimy, jest ciemny dzień, to tym bardziej wszystkie światła włącz. To trochę ja wiem, drogie, nieekologiczne i tak dalej, ale to działa. W ciągu dnia powinniśmy mieć maksimum światła. Lato samo nam ten problem załatwia, a zima niestety nie, więc zimą nie warto włączyć tylko tyle światła, żebyś widział, co robisz, ale warto dowalić światłem na maksa. Może to będzie droższe, może to będzie nieekologiczne i ekolodzy zaraz będą płakać, bić na alarm, że w ogóle zabijesz planetę i tak dalej. Swoją drogą, nie da się zabić planety. Wszystkie rzeczy związane z ekologią nie ratują planety, tylko ludzi, jak już.
No nie? Bo jeżeli zawalimy planetę plastikiem, to to nas zabije, a nie planetę. Planeta to przeżyje, ona się w 400 lat wyczyści i stworzy sobie nowe gatunki. To chodzi o nas, więc nie dodawajmy tu ideologii ratowania planety. Planecie nic nie zagraża tak naprawdę, więc jej nie trzeba ratować. To nam coś zagraża. I tyle. W związku z czym, a planeta i tak trzyma kciuki, żeby nam zagrażało jeszcze bardziej, żeby nas wyeliminować. Dalej masz. W każdym razie, na maksa światło w dzień, a z kolei im bliżej wieczora, tym to światło warto bardziej wygaszać, tak? Czyli coraz bardziej takie światło delikatne, 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 bo jak znowu, wieczorem będziesz siedzieć i nie dość, że oglądasz telewizję, czyli światło niebieskie przed snem, to jeszcze pełne światło wszędzie, w całym domu, no to znowu, melatonina się nie tworzy. A ona powinna już się wtedy powoli tworzyć, powinien rosnąć jej poziom. Czyli te trzy wnioski. W nocy po ciemku do kibla albo z latarką, z rana super jasno i wieczorem coraz bardziej przygaszaj. Kolejna rzecz, największe badanie w historii odnośnie szczęścia, czyli Harvard Happiness Project, prowadzone od 1938 roku na grupie 724 mężczyzn. Badanie trwa do dzisiaj. Dzisiaj tych mężczyzn już jest tylko 60, no bo siłą rzeczy to trwa tyle lat, że niektórzy nie przeżyli, niektórzy nie są w stanie brać udziału dalej i tak dalej. Natomiast nawet w tej pierwszej grupie w 1938 roku był niejaki John Fitzgerald Kennedy, późniejszy prezydent Stanów. Także widzisz, ciekawe grono. No i badanie, co dowiodło? Już nie wchodzimy w szczegóły. Badanie prowadzone przez lata sprawdzają po prostu, co w życiu tych ludzi się wydarzyło, kto stracił bliską osobę, kto zachorował ciężko, kto został milionerem, kto został bankrutem i tak dalej. Jakie są wnioski? Pierwszy wniosek jest, że kasa bezpośrednio nie wpływa na szczęście, czyli te wszystkie pieniądze szczęścia nie dają. To jest częściowo prawda. A czemu częściowo? Bo słowem kluczem tu jest słowo bezpośrednio. Czyli faktycznie, okazywało się, że jak ktoś dostaje podwyżkę albo zarabia nagle więcej, oczywiście ma tam wystrzał endorfin na początku, jak za pierwszym razem zobaczy tą większą wypłatę, ale szczęście to nie jest wystrzał endorfin raz, tu i teraz, tylko to jest coś długofalowego. Więc okazywało się, że faktycznie większe zarobki nie wpływają na poziom szczęścia. I teraz już powstrzymuję tych wszystkich, którzy od razu wyskakują, tych wszystkich takich defetystów finansowych, tak, że kapitalizm zły, lepszy socjalizm, żeby wszyscy mieli mało, ale każdego wystarczyło. Ostatnio 12% ludzi w ankiecie w Polsce powiedziało, że jest za błyskawicznym usunięciem gotówki. Ja nie wiem, jak można być tak przytępnym. 12% z tylu milionów Polaków, aż tylu mamy idiotów w tym kraju? Błagam, nie. Powiedzcie, że oni, nie wiem, źle zaznaczyli, krzyżyk im się źle wybrał. No nie, ja chcę wierzyć, że w Polsce nie ma aż tylu głupków. Naprawdę chcę w to wierzyć. Niby 12% to niedużo, ale jednak wolałbym, żeby pewnie w Stanach to mają 70%. Ale jednak Polska jako naród mądry liczę, żeby coraz mądrzejszy był, a nie coraz głupszy. W każdym razie powstrzymuję tych wszystkich, którzy gotowi są już wyskoczyć z jakimiś lewackimi pomysłami, typu rozdawać pieniążki bazowe i tak dalej, nie będziesz mieć nic i będziesz szczęśliwy. Nie, nie, nie. Pieniądze nie wpływają bezpośrednio na poziom szczęścia, co oznacza, że wpływają pośrednio. Czyli jak dałbym Ci teraz hajsy, to owszem, ja przez moment będę bardziej smutny, bo nie mam swoich hajsów, a Ty przez moment będziesz bardziej wesoły, bo masz więcej hajsów. Ale na dłuższą metę to nic nie daje. Poza tym, w jakiej ktoś jest sytuacji i do czego te pieniądze doprowadzą. Czyli na co wydawać pieniądze, żeby być szczęśliwszym. O tym badaniu jeszcze będziemy mówić zaraz. Natomiast tutaj mamy wpływ pośredni. Czyli pracuje ktoś na dwóch etatach i jeszcze na zmiany. Czyli mało śpi, noce ma zarwane i przez to mózg mu nie pracuje, nie oczyszcza się i ma niższy poziom szczęścia. Czyli gdyby miał więcej pieniędzy, mógłby rzucić jeden z tych etatów, na przykład miałby biznes, który daje mu więcej pieniędzy, albo jakiś turboetat, który daje mu takie pieniądze, że nie musi, albo rzuci pracę na zmiany i będzie miał lepiej płatną pracę nie na zmiany. To wtedy pieniądze dają szczęście, tak? Nie bezpośrednio, tylko pośrednio, tak? Bo nagle ten człowiek nie musi zarywać nocek, więc jest bardziej wyspany, więc jest szczęśliwszy. Albo ten człowiek, jak mu zachoruje dziecko, to go stać na leki, na najlepszego specjalistę, więc stres się buforuje, tak? Pieniądze buforują stres. Pieniądze faktycznie wpływają na poziom szczęścia. Nie bezpośrednio, ale pośrednio jak najbardziej. Bo jeżeli będzie inflacja szalejąca, będzie, no jest, tak? I nagle okazuje się, że ja pamiętam, jak przed pandemią kalafior kosztował 5 zeta. Zaczęła się pandemia, kosztował 10. Miałem przed biurem taki mały sklepik, więc kupowałem tam kalafior. Prosto właśnie wychodząc z biura, bo miałem po drodze, bo fajnie. 10 zł. Potem błyskawicznie zaczął kosztować 15. Ostatnio się dowiedziałem, że już kosztuje 20.
Więc to, i oni mi mówią, że inflacja to jest 18%? W 3 lata kalafior z 5 na 20? To ja chyba na matematyce nie uważałem, bo mi nie wychodzi 18%. No ale nieważne. I teraz. Dla części ludzi to jest bez różnicy. Dla jakiej części? Dla tych, którzy zarabiają dużo. I mówią, dobra, kalafior 20 zeta, trudno, no ale chcę jeść kalafior. Ale dla kogoś, dla którego to jest kluczowa zmiana z 5 na 20 zł w parę lat, to dla niego to jest problem. Czyli on jest bardziej zestresowany, bardziej wkurzony, ma większe braki, tak, zastanawia się, zaczyna bardziej szafować. Niestety okazuje się, badania pokazują, że najgrubsi i najbardziej niezdrowi są ludzie najbiedniejsi w cywilizowanym świecie. Nie mówię o Afryce i tak dalej, tylko mówimy o krajach, w których jest totalnie dobry dostęp do pożywienia nielimitowany, tak? Dlaczego? Ponieważ to oni najczęściej jedzą fast foody, to oni najczęściej jedzą tanie żarcie, które jest syfem, tak? Bo warzywa i owoce bio są drogie, a gotowe jakieś pierożki z dodatkiem 17 konserwantów są tanie. Więc człowiek, którego nie stać, kupuje te tanie rzeczy i przez to niestety albo zgrubnie, albo wyhoduje jakiegoś raka i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, już zostawmy to, czy to jest sprawiedliwy podział świata, bo to jest oczywiście straszne, tak? Że nie dość, że ludzie nie mają pieniędzy, ledwo sobie radzą, to jeszcze będą mieć później różne inne choroby i schorzenia, których bogaci mieć nie będą. I potem czyta taki człowiek o tym wszystkim, jak ci Rockefellerowie, wszyscy tam żyli po 90-100 lat i tak dalej. Klaus Schwab też jakoś nie chce umrzeć, a lat już ma nie wiadomo ile, tyle co II wojna światowa, on tyle lat ma dosłownie, bo się urodził w 39. Bill Gates też jakoś nieśmiertelny. No i człowiek myśli, no i co? A ktoś pracuje na najniższą krajową, haruje jak wół i nie dość, że nic z tego nie ma, znaczy nic, ma na przeżycie, to jednak to przeżycie i tak może być krótsze przez to, że je gorsze rzeczy i tak dalej. Więc no, cóż ja mam poradzić? Ja tak świata nie ułożyłem, co najwyżej staram się go zmienić na różne sposoby, choćby przez edukację finansową, żeby ludzie chociaż wiedzieli, jak zarabiać trochę więcej albo jak oszczędzać bardziej, bo te dwie rzeczy prowadzą do mniejszego stresu, czyli do większego szczęścia. W związku z czym pieniądze bezpośrednio nie wpływają, ale pośrednio wpływają jak najbardziej, więc chwalmy kapitalizm, bo to on, mimo że jest systemem dziurawym i mającym wiele strasznych wad, to przy okazji jest też najlepszym systemem albo najmniej dziurawym systemem, który wymyśliła ludzkość. Każdy inny był gorszy dla ludzi, mniej sprawiedliwy, bardziej podły, psujący ludzkość jeszcze bardziej. Kapitalizm dalej ma straszne wady, ale jest najlepszym systemem, który do tej pory wymyśliliśmy. Jak będziemy wprowadzać z powrotem socjalizm i komunizm, co też wielu ludzi by chciało, to będziemy w D, w głębokiej D. I będziemy nieszczęśliwi, badania już to pokazują. Co dalej? Na tym, co dalej pokazał Harvard Happiness Project, że niby nikt na łożu śmierci nie żałuje, że pracowałby, że nie pracował więcej, tak? Są takie różne tam badania, albo tam Bronnie Ware bodajże, ta pielęgniarka, która pytała starsze osoby o to, czego najbardziej żałujesz i tak dalej, i oni tam wszyscy, że nie spędzałem więcej czasu z dziećmi, że nie wyjeżdżałem częściej, że nie miałem hobby i tak dalej. Ale, i to jest kluczowe ale, bo przecież ludzie nie pracują zazwyczaj, w większości, przynajmniej 90% ludzi na świecie nie pracuje dobrowolnie. Więc takie gadki, że żałuję, że tyle pracowałem. No to wiesz, to możesz gadać o przedsiębiorcach, którzy już zarobili kasę, mają bufor finansowy i mogą dzisiaj decydować, czy pracują dalej tyle samo, czy nie. I oni mogą żałować kiedyś tam, że nie podjęli decyzji, żeby pracować mniej. A cała reszta, to oni się nie zastanawiają, czy fajnie by było pracować mniej. No i co? Ale żarcie kupić trzeba, tak? I kalafior za dwie dychy. W związku z czym idę pracować. I co z tego, że na łożu śmierci sobie powiem, szkoda, że tyle pracowałem. No ale tak tego wymagało życie. Nie będziemy tutaj nad tym płakusiać. Trzeba to wziąć na klatę i już. Natomiast to nie wszystko. Co więcej, okazuje się, że praca po pierwsze prowadzi do pieniędzy oczywiście, a jak to jest praca intensywna. Na przykład ktoś prowadzi biznes. I ten biznes przez pierwsze lata wymaga od niego kosmicznego zaangażowania. To się okazuje, że jak to wyjdzie i da mu większe pieniądze, to znowu ma więcej pieniędzy, czyli lepszy bufor na stres, czyli jest szczęśliwszym człowiekiem. Czyli niezależnie od tego, co ci ludzie tam gadają na łożu śmierci, często bredząc, jak widać, to prawda jest taka, bo ludzie nie mogą oceniać, znaczy mogą, ale jest to małą skuteczność to ma, jak my oceniamy, co my tam robiliśmy 30 lat temu. Wcale nie wiemy.
czy lepiej by było bez tego, czy inaczej. Więc co do zasady, żałowanie nie ma sensu. Nawet jak ktoś z Was jednak jeszcze wczoraj dzwonił do starszych pań i mówił, że ich córka jest chora, wyłudzając od nich pieniądze, to jednak pamiętaj, dziś jest nowy dzień, możesz się nawrócić, możesz być znowu dobrym człowiekiem. Mało tego, byłbyś fantastyczną historią, bo jakby zaczął o tym opowiadać, jakie rzeczy robiłeś i że się obróciłeś o 180 stopni, to zainspirujesz tysiące oszustów na całym świecie, żeby się zmienili, i ludzi, którzy mają wątpliwą etykę, żeby zaczęli mieć lepszą. Także, jeżeli ogląda to jakiś oszust z OLX-a, zachęcam do zmiany i do edukowania ludzi. Zarobisz na tym edukowaniu więcej niż na oszustwach z OLX-u. Będziesz trenerem motywacyjnym. W każdym razie, czyli praca daje bufor, większe dochody dają mniejszy stres, dlatego też praca pośrednio daje szczęście i bezpośrednio też daje szczęście, bo okazuje się, że jeżeli nasza praca daje nam efekt taki, że myślimy, że robimy coś pożytecznego dla innych, no tu niestety znowu jest tylko 15% takich szczęściarzy, że taką robotę mają, i cieszę się i jestem mega wdzięczny, że jestem wśród nich, tak? Czyli że robisz coś i czujesz, że robisz coś dobrego dla ludzi. Coś, co powoduje, że ich życie w czymś będzie lepsze, że jest jakiś efekt, tak? Podejrzewam, że wielu lekarzy może mieć takie przekonanie, pielęgniarek, być może nauczycieli, chociaż w tradycyjnym systemie edukacji to trochę gorzej, więc pewnie bardziej w szkołach prywatnych i tak dalej, więc może ktoś, kto fizjoterapeuta na przykład, tak, widzi, że pacjentom jest lepiej i tak dalej, to ci wszyscy ludzie, dla nich praca generuje długofalowe szczęście, nawet jeżeli jest męcząca, a czasem wręcz przemęczająca. Tak? Także tam gadanie, że żałuję, że nie pracowałem mniej, fajnie, ale jednak badania nad szczęściem pokazują, w oparciu o Harvard Happiness Project, czyli to największe badanie w historii, pokazują, że to nie tak do końca i że bardziej chodzi o to, żeby znaleźć czy zrobić właściwą pracę, tak? Taką, która daje i pieniądze, i pasję, czyli robienie czegoś, co jest pożyteczne dla innych. Co do zasady, to badanie pokazało też, że pasjonujące rzeczy ogólnie zwiększają poziom szczęścia, nawet jak nie dają zysków. Czyli tutaj nie można z kolei gadać, że dobra, po co będę robić jakieś rzeczy, grać w szachy po godzinach, jak to jest nieproduktywne. Ludzie, którzy pracują na etatach, nie mają takiej skrzywionej psychy. Oni zazwyczaj wiedzą, że po robocie wyjść na łyżwy albo na szachy, albo cokolwiek, na kung fu, to jest spoko rzecz, tak, żeby się odstresować od roboty. Natomiast przedsiębiorcom zaczyna się lasować mózg w którymś momencie, tak, że no, po co ja mam iść na łyżwy, jak ja na tym nie zarobię? Nie produkuję łyżew. Bez sensu. Strata czasu, tak? Po co ja mam ćwiczyć kung fu, jak to mi nic nie daje? Nie zarobię na tym. Nie będę trenerem kung fu, bo robię inne rzeczy. Produkuję śrubki. I to jest patologiczne poczucie winy obecne wśród przedsiębiorców, które trzeba leczyć. Sam w sobie leczyłem przez jakiś czas. Potem napisałem książkę 48-godzinna doba, która pokazuje, jak z jednej strony wprowadzić techniki zarządzania czasem, żeby być turbo efektywny, ale z drugiej, wtedy, kiedy nie pracujemy, to nie pracować na maksa. Bardzo ważna rzecz. W związku z czym pasje, które nic nie dają, są super. Są świetne. Zrób sobie taki, wymyśl sobie coś, znajdź sobie coś fajnego, co nie daje ci nic, i nawet ktoś może pomyśleć, na przykład ja czasem sobie myślę, po co ja się uczę 9 języków naraz, jeżeli bardziej praktyczne byłoby się nauczyć 2 do perfekcji i być takim turbogenialnym, mówić po angielsku jak Brytyjczycy zamiast mieć polski akcent, mówić po hiszpańsku jak Hiszpanie zamiast mieć polski akcent i tak dalej, a ja się uczę 9, czyli ten czas się dzieli na te 9, czyli w każdym jestem niedoskonały, robię jakieś błędy i tak dalej, po co? No po to, że ja nie chcę być doskonały, to nie jest w ogóle mój cel. Ja chcę się dogadywać z ludźmi, pochłaniać ich kulturę i tak dalej, a kręci mnie wiele różnych kultur, więc chcę poznawać i poznawać bardziej. I już, i się świetnie przy tym bawię. I ja wiem, że przez to nigdy nie będę tak dobry z angielskiego jak Arlena Witt. Nie ma takiej opcji. Nigdy nie będę tak gadać jak ona. Świetna kobita. Nigdy nie będę tak gadać jak po hiszpańsku, jak nasi nauczyciele hiszpańskiego w Instytucie Lingwistyki. Dlatego to właśnie tam zatrudniamy ludzi, którzy są świetni. A ja tylko tym zarządzam, ponieważ to nie jest moim celem, żeby być doskonałym, tylko żeby się dobrze bawić. Po prostu siadam z językami, uczę się, ćwiczę i się dobrze bawię. I o to chodzi. I o to chodzi. Dlatego też to, że ty masz 73 lata i czy ty będziesz w tym świetny, a co za różnica? Czy warto zaczynać jeździć w rajdach, mając 73 lata? Oczywiście, że tak.
Bo nieważne, czy ty zdobędziesz Mistrzostwo Świata albo przejdziesz Dakar. Ważne, czy się będziesz dobrze bawić. O to chodzi. I tak róbmy, tak żyjmy. I to pokazuje również to badanie. I kolejna rzecz, która się okazywała, że wpływa trochę na szczęście, ale w pewnym momencie przestaje mieć znaczenie, to jest pełnosprawność, tak? Czyli to, że my sami fizycznie jesteśmy w stanie robić różne rzeczy. Te oczywiste najbardziej, tak? Czyli przebierać się, zmieniać sobie majty i tak dalej. Potem mniej oczywiste, że możemy wyjść do sklepu i tak dalej. To wpływa na szczęście, koreluje ze szczęściem, ale do pewnego wieku. Okazuje się, że w pewnym momencie ludzie jakoś umieją to zaakceptować bardziej, tak? Czyli jak 20-latek zostałby sparaliżowany, to technicznie jest to dla niego dużo trudniejsze do przejścia niż dla 70-latka. Można tutaj różnych wyjaśnień szukać, czemu tak jest, co to powoduje. No ale to się wydaje nawet trochę oczywiste, natomiast pocieszające jest, że te różne rzeczy na starość, które mogą przyjść, których my się tak boimy, to się okazuje, że badania pokazują, że zadziwiająco dobrze sobie ludzie z nimi radzą, tak? Czyli, że jak ja dzisiaj na myśl o tym, że miałbym w pieluchach być i tak dalej, na wózku jeździć, przeraża mnie ta myśl, to badania pokazują, że jak ten wieczorek już dokoptuje się do tej 80-tki i faktycznie tak się stanie, niestety, to będzie to dużo łatwiejsze do przetrawienia niż teraz mi się wydaje. To jest pocieszające. Mnie to jakoś pociesza, to badanie. Jedziemy dalej. Wiemy już, że sen jest kluczowy. Badania Matthew Walkera i książka Dlaczego śpimy mówi o tym bardzo dobrze. Wystarczy już jedna noc, której śpisz 5 godzin zamiast 7. Ponad 7, 7,5. To są oczywiście różnice indywidualne, natomiast 7 to jest minimum, a 7,5 to jest raczej to, co każdy powinien zrobić. Więc wystarczy tylko jedna noc przespana, nie całkiem nie przespana, tylko przespana na 5 godzin. No to jest, wielu z was to słucha i mówi, to u mnie co druga noc taka jest, no nie? Więc wystarczy jedna taka noc. I już w twoim organizmie jest tylko 70% tak zwanych killer cells, czyli komórek zabójców. Komórki zabójcy, czyli te komórki, które tępią komórki rakowe, tępią jakieś tam pozostałości niezdrowe, sprzątają nasz organizm z syfu, który gdyby tam był dłużej, no to nas zabije. Po prostu nas zabije, powodując właśnie raka, zatory, zawały, cudawianki. Więc wystarczy jedna noc i niedobór snu w postaci tego, że spaliśmy 5 godzin i tych komórek już nie jest 100%, czyli tyle co normalnie, tylko już jest tylko 70% tego kolejnego dnia. Czyli brakuje 30% przez cały dzień kolejny, przez całą dobę w zasadzie. Aż do kolejnego odrobienia. Więc to nie są żarty z tym snem. Niektórzy mówią, wyśpię się po śmierci, albo Arnold Schwarzenegger mówi, śpi szybciej. To są wszystko szkodliwe rady. Po prostu. Nie można tak myśleć, nie można tak robić, nie można szukać na YouTubach magiczny system szybkiego spania według Navy Seals. Jak spać przez 3 godziny i się wyspać. Bzdury! Bzdury! Trzeba spać 7,5 godziny, albo będziesz chory i nieszczęśliwy. To mówią badania, a nie ja. Tak jest, więc bardzo ważna rzecz. Kolejne ciekawe badania dowiodły, że szczęście przyjmuje często formę tak zwanego kształtu U. Czyli, że na początku rodzimy się, jesteśmy dziećmi, jesteśmy szczęśliwi, potem jesteśmy dorastający, mimo różnych wyzwań też jesteśmy mega szczęśliwi, a potem się zaczyna. Potem się zaczyna. Dzieci, obowiązki, robota, rachunki i to szczęście tak właśnie spada w kształcie U. Mówimy o badaniach statystycznych, czyli nie dotyczy to każdej osoby, zwłaszcza tej, która nauczy się sama syntetyzować szczęście, o czym będzie zaraz. Natomiast ogólna zasada jest taka, że wtedy właśnie szczęście spada. I to jest ciekawe. Najciekawsze i najbardziej brutalne w tych badaniach jest coś, co jest zadziwiające, że posiadanie dzieci w badaniach jednoznacznie dowiodło obniżać poziom szczęścia u ludzi. Rozumiesz to? Dla mnie to jest zła wiadomość, jako posiadacza dzieci, aczkolwiek i tak, jakbym znał te badania przed laty, to nie zmieniłbym swojego pomysłu na życie. Natomiast badania są tu jednoznaczne. Ludzie bezdzietni są szczęśliwsi. I wyjaśnień tego jest sporo. Nie jest tak dosłownie, tak, że ktoś, dzieci mu się urodziły, to jest przez to nieszczęśliwy. To jest oczywiście pośredni wpływ. Pośredni, czyli dzieci jak są małe, to człowiek nie śpi. Czyli ma niedobór snu, organizm działa gorzej, człowiek jest mniej szczęśliwy, ma więcej myśli depresyjnych i tak dalej. Tak jak jest depresja poporodowa u kobiet niektórych, tak? Kobieta urodziła, powinna się cieszyć, a się nie cieszy, wręcz przeciwnie, załamana. Dlaczego? Nie dlatego, że jest jakaś głupia albo zła, tylko dlatego, że hormony się totalnie rozregulowały, tak? Było 9 miesięcy szaleństwa hormonów przez ciążę, bo musiały być wszystkie ośrodki pracować bardziej,
nagle ciąży już nie ma, bo że tak powiem wyszła, a hormony dalej muszą się teraz doregulować jakoś, więc zupełnie naturalna sprawa. Także tak jest, więc nie śpimy przez to, że małe dzieci krzyczą przez całą noc. Później już nie krzyczą w nocy, ale krzyczą w dzień, że chcą to, że się kłócą, że chcą tamto, że się biją i tak dalej. Potem mają problemy w szkole, się nie dogadują i tak dalej, no to znowu my nie śpimy, bo się martwimy. Więc przez to właśnie dzieci obniżają poziom szczęścia. Nie wiem, czy to jest duża pociecha dla ludzi, którzy by chcieli mieć dzieci, a nie mogą. Pewnie niewielka, że przynajmniej bezdzietność według badań daje większy poziom szczęścia. A wynika to też nie bezpośrednio z tego, że a nie mam dzieci, nie muszę patrzeć na te skisłe mordy, to już jestem szczęśliwy. Tylko dlatego właśnie, że ludzie mają więcej pieniędzy na przykład, bo nie wydają na dzieci, więc mają więcej pieniędzy, mogą częściej jechać na wczasy i tak dalej. Mają większą ogólną wolność. I tak dalej, i tak dalej. Nie zachęcam nikogo do tego, żeby dzieci nie posiadać, bo okaże się z kolei, że jak się umie syntetyzować szczęście, to ten problem przestaje być problemem. Natomiast zakręt U polega na tym, że z kolei potem im dalej w las, im jesteśmy starsi, tym jesteśmy szczęśliwsi, niezależnie od tego, że przecież na starość jesteśmy mniej zdrowi zazwyczaj. Czyli mimo tych wszystkich różnych problemów zdrowotnych, to ogólnie ludzie im starsi, to są znowu coraz bardziej szczęśliwi. Jak im się już dzieci z domu wyniosły, jak już człowiek znowu ma tę wolność, często to się wiąże z jakąś emeryturą i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to jest pocieszające, bo okazuje się, że nawet jak człowiek się rozchoruje, dalej może być szczęśliwy. Także to jest fajna sprawa, fajna wiadomość i jednocześnie pociecha dla tych wszystkich, którzy się strasznie, panicznie boją, co będzie, jak się dzieci wyprowadzą, to będzie koniec świata, koniec mojego życia. I oczywiście syndrom opuszczonego gniazda istnieje. I dzieci, jak się wyprowadzają, to parę tygodni lub miesięcy jest rzeczywiście nieswojo, jest obniżenie nastroju przez to, że trzeba przerobić sobie praktycznie wszystkie nawyki. Bo jak mieszkaliśmy z kimś, a nagle go nie ma, no to znaczy, że nagle wszystkie nawyki się rozwalają i trzeba je trochę na nowo uporządkować. Natomiast jak tylko ten czas minie, to człowiek jest szczęśliwszy niż nigdy dotąd, niż kiedykolwiek wcześniej. Więc to jest duże pocieszenie. Także tak to po prostu działa. Co dalej? Ciekawostka z jednego badania wynikająca, że ludzie we własne urodziny zazwyczaj są mniej szczęśliwi, że jest to zazwyczaj najmniej szczęśliwy dzień w życiu. Mnie to zawsze zastanawiało, w sensie myślałem, że ja jestem z tym dziwny, że nigdy nie lubiłem, czy nigdy, od wielu, wielu lat, odkąd pamiętam, nie lubiłem obchodzić urodzin, nie lubię dostawać prezentów, nie lubię tego. Po prostu wolałbym, żeby tego dnia, po prostu żeby był dzień jak każdy inny, no. Bo co to jest? No, świętujemy, że się urodziłeś. Wow! Przecież to nie ja, że tak powiem, nasianie siebie zrobiłem, nie ja siebie z brzucha wypuściłem, to żadna moja zasługa. Mi się nic nie należy za to. Ja mam w ogóle takie myślenie w życiu, że jak mi się nie należy, to mi nie dawać. Se sam wypracuję, lubię wysiłek, chcę zrobić, jak coś potrzebuję, to chcę sobie na to zapracować, dlatego ja nie lubię dostawać prezentów, że ktoś przychodzi, mi daje i co? Czemu? Ja nie, nie. Albo ktoś mi właśnie składa życzenia, bo się urodziłem. To nie ja się urodziłem, to mnie urodzono. I tyle, żadne tam, ktoś mi może pogratulować. Maćku, zrobiłeś świetną robotę na YouTubie. O! To ja to rozumiem. Ostatnio dostałem maila od osoby, która napisała, że zanim znalazła mój kanał, że jej życie było bez sensu i już rozważała, znaczy nie rozważała, już miała parę prób samobójczych. A potem zaczęła wychodzić na prostą, motywować się tym, że można jednak zmienić życie i tak dalej. I teraz kolejne kroki stawia, już żadnych prób nie podejmuje, tylko próby poprawiania życia. Już przedsiębiorczość wdraża. Pozdrawiam tę osobę serdecznie, bo wiem, że ogląda. Także i to jest super. Jak ja dostaję takiego maila, to wtedy to aż prośba do mojego zespołu zawsze jest, żeby takie właśnie rzeczy mi przekazywali. Oni wiedzą, więc to do mnie zawsze dociera. I to jest super, bo wiem, że ten kanał się sam nie zrobił, tak? To była charówka, nieraz myślenie, wystrzał energii, każdy odcinek to jest straszny wystrzał energii i tak dalej. Więc przygotowanie merytoryczne i to jest super. To ja zrobiłem, a urodzin swoich to ja nie zrobię. Więc pocieszyło mnie to, jak się przygotowywałem do tego odcinka, że faktycznie badania pokazują, że to nie jest moje widzimisię i że wcale nie jestem tym dziwakiem. Tylko, że to jest raczej normalna rzecz. Czyli, że tak naprawdę to tylko dzieci się cieszą w swoje urodziny, a wszyscy inni zazwyczaj w urodziny mają taką rewizję życia, tak? Czyli porównują się do znajomych, na przykład, czy ktoś w moim wieku osiągnął już więcej, albo, o kurczę, coraz bliżej do śmierci. Takie rozkminianie, o Boże, 40 lat już i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio mi jedna pani doktor
poszedłem na sprawdzenie swoich jakichś tam znamion i tak dalej, do dermatolożki i ona pyta, no coś tam było o wieku, gadka, szmatka, ja coś tam powiedziałem, że do, niedługo 40 będzie i tak dalej, za 2 lata, a ona, aha, to pan przed 40, co mnie trochę obraziło, bo to oznaczało, że nie wyglądam na przed 40, no ale dobra. W każdym razie ona powiedziała, no to zazdroszczę panu, gratuluję, zazdroszczę strasznie. Ale sobie tak pomyślałem, no i co, powiedzmy, ja myślałem, że to ona jest przed 40, powiedzmy, że nawet ma, nie wiem, 42 i co? Jaka jest różnica między 38 a 42? Gdybyśmy tego w ogóle nie liczyli, to by się nikt nawet nie zorientował. Dopiero jak liczymy, przecież to tak naprawdę o zdrowie przede wszystkim, chodzi o wiek organizmu, tak? Czyli ktoś się odżywia źle, no to wygląda na plus 15 lat. I jego organizm nie tylko wygląda, on jest o 15 lat starszy. On naprawdę umrze o 15 lat wcześniej. A ktoś się odżywia zdrowo i tak dalej, to wygląda młodzie, ale też jest zdrowszy. Czyli jest młodszy. Jego organizm, niezależnie od tego, co tam jest w dowodzie. Więc faktycznie nie ma co się aż tak pochylać nad tym, ile to kto ma lat i tak dalej, bo to nie jest wszystko kluczowe. Dalej. Alkoholizm i palenie ma potężną, odwrotną korelację ze szczęściem, jak pokazują badania. Czyli ludzie, którzy piją alkohol, ludzie, którzy palą papierosy, znowu, prawdopodobnie to przez chemię mózgu, ale też różne inne rzeczy, tak, do których prowadzi sam alkoholizm. Ci ludzie są co do zasady mniej szczęśliwymi ludźmi, częściej mają depresję. Ogólnie jak chcesz być szczęśliwym, to należy pić jak najmniej, a palić wcale. Natomiast co ciekawe w tym badaniu, a może dla niektórych nieciekawe, to, że oni jako alkoholizm w tym badaniu zdefiniowali picie 2 napojów alkoholowych tygodniowo. Rozumiesz to? Czyli 2 piwa, znaczy powyżej, tak? Czyli 3 piwa, tak? Limit do 2 drinków tygodniowo był, czyli jak ktoś wypił 3 piwa tygodniowo, albo 3 lampki wina, albo 2 lampki wina i 1 piwo, to już według tego badania jest alkoholikiem. I to jest martwiące, bo już ta ilość wystarczyła, żeby komuś się nie tylko pogarszało zdrowie, ale żeby komuś się pogarszał nastrój, spadał poziom szczęścia i tak dalej. Rozumiesz to? To jest poważne, bo żyjemy w narodzie, w którym przecież lubimy pić. Jest to społecznie akceptowalne. Pójdziesz na stację benzynową, marychy nie możesz kupić, a alkohol możesz. Czyli jedne narkotyki są tu bardziej faworyzowane, inne mniej. Nie wiadomo zupełnie dlaczego. W każdym razie, no i tyle. Dlaczego? Wiadomo dlaczego, tak? Bo tak było, to tak jest. To jest jedyna mądrość w tym wszystkim. Także tyle. Więc to jest martwiące, ponieważ ktoś sobie myśli, no co drugi dzień sobie czerwone wino do obiadu, to nie szkodzi. Szkodzi, niestety szkodzi i to jest przykra wiadomość również dla mnie, ale szkodzi. Również na poziom szczęścia. Także to jest to. I kolejna rzecz, która z tego wyszła, że partnerzy alkoholików i palaczy, ale alkoholików również rozumianych jako 3 drinki wzwyż tygodniowo, ich partnerzy również mają obniżony poziom szczęścia. Czyli nawet jak nie jesteś alkoholikiem, według tej definicji hardkorowej, nawet jak nie jesteś palaczem, to mając męża, żonę palacza, nawet mając męża, żonę alkoholika, twój poziom szczęścia jest narażony. Niestety. Także tak to niestety działa. I o tym warto pamiętać. Z jednej strony, jak się z partnerem takiej osoby i się człowiek zastanawia, czy powinnam odchodzić, jeżeli on ciągle pije i bije, jestem nieszczęśliwa. Tak! Tak! Ratowanie niech się zajmie MOPS. Niech oni go ratują, a oczywiście na początku jak najbardziej warto powalczyć, ale jak to już jest 17 razy i nie pomogło, to już raczej niestety nie pomoże. No i tyle, spadaj stamtąd i ciesz się życiem. I już. Natomiast z kolei z drugiej strony, ktoś się zastanawia, czy moje złe nawyki wpływają na moich bliskich, bo coś się nie mogę zmotywować do zmiany. Tak, niszczysz życie innym też. Więc jak twoje zdrowie cię tam nie obchodzi, to zadbaj o nich też, żeby oni nie byli nieszczęśliwymi ludźmi przez twoje chore nawyki. Tyle. Jedziemy dalej. Badania Dana Gilberta pokazały, że trauma ma oczywiście dużą antykorelację ze szczęściem, czyli jak kogoś spotka traumatyczne wydarzenie, tak, doświadczy wojny, zginie mu bliska osoba, zwłaszcza oddolnie, tak, czyli dziecko, czyli w dół. Bo wiadomo, jak ktoś przeżyje śmierć rodziców, no to w zasadzie niestety, ale to jest, większość ludzi przez to przechodzi. I większość rodziców by chciało, żeby tak to działało, tak, żeby to nie oni przeżyli śmierć swoich dzieci. Więc są różne traumy, albo jakieś molestowanie, gwałty i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiste jest, że trauma zmniejsza poziom szczęścia, ale badania Dana Gilberta pokazują, że w większości wypadków tylko na 3 miesiące do roku.
I to jest mega pocieszające. Pierwsze badania Dana Gilberta pokazały, że ludzie, jak wygrają w totolotka, są mega szczęśliwi na początku, a ludzie, którzy w tym czasie padną ofiarą traumy, są mega nieszczęśliwi. To jest wszystko oczywiste. Ale Dan Gilbert badał te osoby po roku i się okazało, że ich poziom szczęścia jest bardzo podobny. Rozumiesz to? Co za absurd. Czyli rozumiesz powagę sytuacji? My mówimy o tym, że ktoś wygrał milion kontra o kimś, kto został zgwałcony. No przecież to jest absurd. Że oni po roku mają podobny poziom szczęścia w życiu. Ale z drugiej strony jest to mega pocieszające. Ale wiesz, czego to dowodzi? Że człowiek ma niesamowitą zdolność radzenia sobie ze wszystkim. To jest to, co Ukraińcy mówią, tak? Że no, żyjemy. Bomby czasem spadają, czasem trzeba zejść do schronu, czasem ktoś ze znajomych straci rękę albo zginie, no ale ciśniemy, no co zrobić? Chodzę do pracy codziennie, jadę autem, no szkoła działa, żyjemy. To jest niesamowite. Dla nas nie do pomyślenia, ale jakby wybuchła wojna, to jak mówi doktor Jacek Bartosiak, w ciągu 2 dni byśmy się wręcz do tego przyzwyczaili, że teraz jest nowa rzeczywistość i srób. Ludzie do masek na pyskach się przyzwyczaili nawet. Widzisz, do tego, że 2 metry od kogoś trzeba stawać, do różnych rzeczy. Ludzie się absurdalnych przyzwyczajają, więc po części jest to pocieszające, że jesteśmy sobie w stanie sobie poradzić ze wszystkim. Ale niestety, żeby nie było tak kolorowo, Dan Gilbert potem prowadził dalej te badania i wyszło, że bardzo ważne w tym jest też to, w jakim stanie jest osoba po traumie. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś przeżył wojnę, ale stan faktyczny mu się pogorszył na stałe, tak? Czyli przeżył wojnę, ale stracił rodziców i rodzeństwo, to faktycznie po roku taka osoba zazwyczaj jest jednak stale mniej szczęśliwa. Ona oczywiście może i warto, żeby to robiła, żeby pracowała nad tym, bo są ludzie jak Viktor Frankl, który był więźniem w Auschwitz i stracił całą rodzinę, a mimo to uczył później, jak być szczęśliwym człowiekiem. Więc są na to metody, natomiast zazwyczaj samo się to niestety nie naprawi, czyli jak efekt traumy jest stały. Tak? Czyli przeżyłeś wojnę, widziałeś bomby spadające, ale wyszedłeś z całą rodziną z tego cało, masz za co żyć i tak dalej. Czyli jest efekt traumy mały, tak zminimalizowany, to prawdopodobnie ta trauma prędzej czy później przestaną ci się śnić te bomby i tak dalej, i tak dalej. Ale jak przeżyłeś wojnę i teraz nagle po tej wojnie nie masz co jeść i zostajesz niewolnikiem seksualnym, to rzeczywiście efekty tej traumy będą przez lata, tak, towarzyszyć człowiekowi i wtedy jest niezbędna pomoc dodatkowa specjalistów, dodatkowe metody i tak dalej, i tak dalej. Także tak to działa. Tak samo, no, jeżeli ktoś przeżył traumę, że był torturowany, no i teraz po tej traumie, po roku, już traumy dawno nie ma, ale nie ma też rąk, bo mu ucięli. Hardkorowe przykłady, no ale żebyś zrozumiał koncept, no nie? Więc wtedy faktycznie ta osoba no nie wraca do pierwotnego poziomu szczęścia, bo jest zdołowana tym, że nie ma rąk. Więc tak to działa, ale może ten poziom szczęścia w sobie zrobić, pracując dodatkowo, intensywnie nieraz i przez lata nad swoim poziomem szczęścia różnymi metodami. Czyli tworząc szczęście syntetyczne. To nam pokazały badania Dana Gilberta. Czyli wniosek jest taki, że mamy potężną kontrolę nad swoim szczęściem, możemy je syntetyzować, tworzyć. I to jest właśnie to sztuczne, no właśnie nie sztuczne, bo ono jest prawdziwe, sprawdzano hormony. Wszystkie są takie same, jak przy tym szczęściu wygenerowanym przez wydarzenie zewnętrzne. Także jest to prawdziwe szczęście. Kolejna rzecz ciekawa, badania pokazały, że antycypacja, oczekiwanie czegoś daje więcej radości niż zdobycie tego. Czyli jarasz się tym, że se kupisz za tydzień nowe auto, to jest bardziej cieszące niż to nowe auto. Albo jarasz się tym, że zostaniesz milionerem, to bardziej cieszy niż zostanie milionerem. Jarasz się tym, że pojedziesz na wczasy, to bardziej cieszy niż same wczasy. Dziwne to się może wydawać, ale dokładnie tak jest. A wynika to między innymi z tego, że za chciejstwo, za jaranie się odpowiada dopamina. Jak się coś już osiąga, to i poziom spada, bo jest osiągnięte. A jak jest niski poziom dopaminy, to nie ma chciejstwa, czyli nie ma jarania się. Tak to działa. Czyli to jest właśnie to, co powoduje, że tak naprawdę cele, w celach nawet nie chodzi koniecznie zawsze o to, żeby je wszystkie osiągnąć, tylko żeby się jarać. I tyle. Kolejne badania dr Gillian Mandich. Ona przeprowadziła badanie na temat tego, jak muzyka
lub wizualne dodatkowe elementy, na przykład kwiatek na biurku, wpływa na poziom szczęścia. I wyniki były oczywiste, czyli że jak wstawiła ludzi tam, gdzie jest czysto, gdzie jest posprzątane, nie ma syfu, jeszcze jest kwiatuszek i puściła łagodną muzykę, to ludzie byli szczęśliwsi, bardziej produktywni, fajniej się żyło. A jak ludzi wstawiła do syfu, do bałaganu i jednocześnie puściła jakiś heavy metal, to ludzie byli albo muzykę ze szczęk, to ludzie byli nieszczęśliwi. Po prostu. Jaki z tego wniosek? Pierwszy oczywisty, tak? Warto pracować albo w ciszy, albo w muzyce, która powoduje u ciebie dobry nastrój. Drugi wniosek. To, czy masz syf, czy masz porządek, wpływa na to nie tylko, czy będziesz produktywny, ale czy będziesz szczęśliwym człowiekiem. Rozumiesz to? Szczęśliwym człowiekiem. Dlatego ja już pokornie rano ścielę łóżeczko. Trzeci wniosek jest, i do tego ona również doszła, że dodatkowo jednak warty jest wysiłek samego człowieka. Czyli można wstawić człowieka w różne miejsca i tak dalej, ale w tych badaniach wyszło, że jak człowiek jest na przykład wyspany, czyli wyspał się, czuje się dobrze i tak dalej, to nawet w tej gorszej muzyce i w tym syfie jest trochę mniej nieszczęśliwy niż na przykład ten, kogo wsadzili do pokoju z porządkiem i fajną muzyczką, ale on się nie wyspał. Czyli albo źle się odżywiał poprzedniego dnia. Tak? Czyli znowu, te badania dowodzą, że jest wiele elementów szczęścia, o które trzeba zadbać. Porządek, tak. Kwiatuszek, jak najbardziej. Fajna muzyka lub cisza, ja na przykład wolę ciszę, jak najbardziej, ale znowu, sen, dieta, to wszystko się działa wspólnie. I jednocześnie, jak tego brakuje, któregoś elementu, to zaczyna się psuć. Także to są ważne badania, tak samo jak światło, to czy w pokoju były okna, to też wszystko, na co masz wpływ jakiś, mniejszy lub większy, ale jednak. Kolejna rzecz, badania Academy of Medical Education Scholars, czyli AMES z 2004 roku, dowiodły, że otrzymywanie wdzięczności, czyli jak ty komuś pomożesz, dasz mu albo pieniądze, albo dasz mu twój wysiłek wolontarystyczny, albo pomożesz mu dobrym słowem i otrzymujesz za to wdzięczność, czyli on ci mówi dziękuję, zmieniłeś moje życie, albo pomogłeś mi w tym wypadku, albo bez ciebie bym sobie nie dał rady, albo widzisz, że wdzięczność jest na zasadzie, że dzięki twojej pomocy on sobie faktycznie lepiej radzi, nawet jak tego nie mówi, ale ty to widzisz, tak? To okazuje się, że to trwale zwiększa nasz poziom szczęścia. Czyli notabene to oznacza, że pomaganie ludziom jest najłatwiejszym i najbardziej naukowo sprawdzonym sposobem, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Tak? Ale tylko jeśli dostajemy wdzięczność. I dlatego ja wiem, że jest tutaj przykazanie, pomagaj nie oczekując nic w zamian i tak dalej, i tak dalej. I to jest zrozumiałe, to jest wyższy poziom, ale na niższym poziomie, na którym jest większość z nas, to jest to, że my jak pomagamy, to jest ta myśl, że chciałbym, żeby podziękował. Albo chciałbym, żeby to coś faktycznie przyniosło. A nie tylko przelać na fundację i co? Nie wiadomo co. Chciałbym przelać na fundację i zobaczyć, co się z tym wydarzyło. Tak? Tak. Więc tak to działa. Więc wcale nie jest z nami nic nie tak, że my jesteśmy tacy roszczeniowi, nawet jak pomagamy. Nie. Bo to jest zdrowe. Pomagamy i to poczucie skuteczności, tej wdzięczności z tej drugiej strony powoduje, że jesteśmy stale szczęśliwymi ludźmi, więc nie ma w tym nic złego, a jednocześnie człowieku, który otrzymuje pomoc, podziękuj. Podziękuj i powiedz komuś, jak to fajnie ci pomogło w życiu, coś fajnego zrobiło, bo to zwiększa mu poziom szczęścia. Czyli też zrobisz coś dla niego. I tyle. I dlatego też na przykład, jak wrzucisz pijakowi tak zwanemu do kapelusza pieniądze, wiedząc, że on to wyda na wódę, a wrzucasz tylko dlatego, że nie wiem, jakoś tak z przyzwyczajenia albo sumienie ci nie pozwala nie wrzucić, to nie spowoduje wzrostu poziomu szczęścia to u ciebie. Bo wiesz, że on wyda na wódę, czyli nie ma w tym żadnej realnej wdzięczności czy efektu. Tak to działa. Teraz, co jeszcze możemy robić z pieniędzmi, żeby być szczęśliwszymi ludźmi? Badania z 2019 roku nazwane Pro-Social Spending and Buying Time. Przeprowadzone przez Dan, Willans, Nortona i Aknina. To było badanie. Właśnie pytanie było takie, co robić z kasą, na co wydać, żeby być szczęśliwszym, skoro badanie to dowiodło, że kupowanie więcej rzeczy dla siebie
nie zwiększa poziomu szczęścia, tak? Czyli siódme auto nie poprawia poziomu szczęścia, lepszy telewizor nie zwiększa szczęścia i tak dalej. To już wiemy z nauki. Znowu, ktoś lewacki by powiedział, no to wszystkim po równo w takim razie, skoro wytępić kapitalizm i tak dalej. Po co mają zarabiać więcej? To już ci powiem po co. Odpowiedzi są trzy, dowiedzione naukowo 4 lata temu. Po pierwsze, okazuje się, że kupowanie doświadczeń zamiast rzeczy, tak? Czyli fajne wczasy, albo pójście do flyspota i sobie polatanie, albo skok na bungee, jak ktoś ma taki kaprys, to zwiększa poziom szczęścia, zwłaszcza jeżeli to są doświadczenia współdzielone z innymi ludźmi, tak? Czy jak sobie kupisz samotną podróż po Japonii, prawdopodobnie trochę to zwiększy poziom szczęścia, ale jak to będzie podróż po Japonii z rodziną albo ze znajomymi, to prawdopodobnie poziom szczęścia będzie dużo większy. Bo nasz mózg lepiej zapamiętuje rzeczy, doświadczenia, w których brały udział inne osoby, czyli będzie przez lata procentowało to doświadczenie, tak? Czyli kupowanie doświadczeń zamiast rzeczy. I tu już kapitalizm jest w pełni uzasadniony. Zarabiaj tak dużo, żebyś mógł ciągle podróżować i żeby europsychopaci nie zabronili ci latać raz do roku albo coś, bo oni są świrami, ich trzeba leczyć, to po prostu ich trzeba zamknąć, nie wiem, sterylizować. Jak słyszę te całe teorie, że ma być limit lotów, bo coś tam, bzdury wszystko na resorach, oczywiście oni tego limitu dla siebie nie zastosują. Na World Economic Forum przylatują Bill Gatesy, Klausy Schwaby, wszyscy samolotami prywatnymi, odrzutowcami, najmniej ekologicznymi, bo w dużym samolocie leci 300 chłopa, no nie? To jest mniej nieekologiczne niż jak Bill Gates leci ze swoimi 3 przydupasami tylko. Obrzydliwe teorie, obrzydliwe pomysły i tyle. I mimo, że jestem weganinem, jestem za tym, żeby zwierząt nie torturować i nie wyzyskiwać i traktować je dobrze, to nawet jak wprowadzają pomysł, że zakazem ludzi wziąć, to ja tego nie widzę. To nie tak to się robi. W każdym razie zatem, kupowanie doświadczeń jak najbardziej zwiększa poziom szczęścia. Druga rzecz, która wyszła z tego badania, wydatki prospołeczne, czyli wydatki na rzecz innych ludzi. Po pierwsze, oczywiście charytatywa, pomaganie ludziom, kiedy widzisz, że to działa. Ale nie tylko. Postawienie komuś obiadu, to nie jest charytatywa, tak? Że idziesz, zaprosisz przyjaciela na obiad, no to nie jest tak, że go nie stać na ten obiad i teraz wielce Samarytanin jesteś. No nie, po prostu zaprosisz go na obiad i mu kupisz obiad, no. Płacisz, normalna sprawa. A w biznesie to już całkiem normalne. I się okazuje, że to nie tylko jest biznesowo fajne, ale to jest pod kątem szczęścia. Super. Rozumiesz to? Stawiasz komuś obiad albo drinka, jesteś szczęśliwszym człowiekiem. Czy to niesamowite nie jest? Oczywiście, że jest. Więc również pro-social spendings, oni to nazywają, wydatki prospołeczne, również wydatki czasowe. Czyli, że dasz komuś czas, tak? Wolontariat na przykład, dawanie komuś czasu. Albo, że twój przyjaciel źle się czuje mentalnie, spotkasz się z nim, dasz mu 2 godziny swojego czasu, żeby mu pomóc. To również tobie zwiększa poziom szczęścia. Mega ciekawa rzecz. Czyli dawanie ludziom zasobów generalnie zwiększa twój poziom szczęścia. I trzecia rzecz, co jeszcze? Kupowanie czasu zwiększa poziom szczęścia poprzez zmniejszanie dyskomfortu, czyli nienawidzisz strzyc trawnika, płacisz ogrodnikowi i nie musisz tego robić i przez to masz mniej stresu w życiu i jesteś szczęśliwszym człowiekiem. Ktoś ci wysprząta mieszkanie, umyje okna, ugotuje, jak nie lubisz na przykład i tak dalej. Można gadać i tam wszystko, że nie, że to właśnie taki jakiś honor jest w tym, że sam sobie ugotuję, że sam sobie wysprzątam, że ci bogaci to oni są posrani, oni nie umieją wyprasować koszuli i tak dalej. Ale właśnie dlatego, że oni nie prasują koszuli, są szczęśliwszymi ludźmi. Znowu ktoś może powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe, bo mnie nie stać na prasowanie koszuli i tak dalej. I ja potwierdzę to, jasne. No to tak jest spowodowane, tak jest wygenerowane społeczeństwo. Pociecha jedyna jest w tym taka, że dopóki mamy kapitalizm, to człowiek ma wolność zmiany pracy, stworzenia biznesu, czyli szukania swojego sposobu na to, żeby w końcu zapłacić komuś za prasowanie koszuli. A w socjalnych społecznościach nawet nie ma takiej wolności, żeby próbować. Dlatego też tak to działa. Więc to jest ciekawe, czyli zlecanie. Przedsiębiorcy zwłaszcza mają z tym problem, bo wszystko zrobią samemu najlepiej, tak twierdzą, ale trzeba się uzależnić od zlecania. Polecam książkę 48-godzinna doba. Tam na ponad 400 stronach tłumaczę ci, jak nauczyłem się zlecać, co konkretnie trzeba zlecać, jak to robić, jak tego pilnować, żeby było dobrze, żeby to poprawiło jakość twojego życia i wtedy się okaże, że faktycznie, jak nie musisz robić rzeczy, które może zrobić ktoś za ciebie, to jesteś szczęśliwszym człowiekiem. I są na to badania. Czyli podsumowując badania z 2019. Co kupić za pieniądze, żeby być szczęśliwszym człowiekiem? Doświadczenia,
obiec znajomemu albo wesprzeć fundację, czyli coś dla ludzi, albo czas, czyli zatrudnić kogoś, zapłacić, żeby zrobił dla ciebie obowiązki, których nie lubisz robić. Te wszystkie trzy rzeczy to świetny wydatek twoich pieniędzy, który spowoduje, że pieniądze dają szczęście. Zatem dobra rzecz. Kolejne przeciekawe badanie Daniela Gilberta i Matthew Killingsworth'a z roku 2010 roku nazwane A Wandering Mind is an Unhappy Mind, czyli dryfujący umysł jest nieszczęśliwym umysłem. Przebadali tysiące ludzi. Pytali ich w różnych momentach. Dali im taki sprzęcik i pytali, jak się teraz czujesz i co robisz? No, gram na komórce w jakieś bąbelki układam, czuję się 8 na 10 na szczęśliwego, nie? Albo jestem w kiblu i sram i jestem szczęśliwy na 9, nie? Albo jestem w poczekalni u lekarza szczęśliwy na 2 na 10 i tak dalej. Tak na tym polegało badanie na tysiącach ludzi, tak? W różnych momentach dnia, czasem nawet nocy pytano ludzi, co teraz robisz, jak się czujesz? I to badanie dowiodło przeciekawą rzecz. Aha, i jeszcze o czym myślisz? Tak, czyli jestem w poczekalni u lekarza, ale myślę o tym, że mam potem listę zakupów. Albo myślę o tym, że może mi powie, że mam raka. I tak dalej. Albo myję naczynia teraz i myślałem o wczasach. I to jest kluczowa rzecz, że oni badali właśnie nie tylko, co ktoś robi, ale o czym myśli w tym czasie. I co dowiedli? Czego dowiedli? Bo to jest zaskakujące. To jest mega zaskakujące. Otóż, prosty wniosek, ten jeszcze bardziej oczywisty jest, że ludzie jak są tu i teraz i skupiają się na tym, co robią, to co do zasady są szczęśliwi. Tak? Czyli wiadomo, jak ktoś baraszkuje ze swoją przyjaciółką i tak dalej, żoną, mężem i tak dalej i skupia się na tym, tak? Czyli nie myśli o tym, czy ta osoba mnie źle oceni, że nie daje rady i tak dalej, bo mam za małego, albo no nie wiem, albo że coś go tam nie martwi, jakiś problem życiowy, że nie mam pieniędzy. Czyli niby teraz jesteśmy tutaj razem, ale jednak martwię się brakiem pieniędzy. To wtedy oczywiście ludzie są szczęśliwsi. To jest oczywiste, ale działa to też w przypadku rzeczy słabych, tak? Czyli człowiek jak myje naczynia i skupia się na myciu naczyń, to też jest szczęśliwy. Rozumiesz to? Czyli jak nie myśli o tym, że pieprzone mycie naczyń, wstrętne naczynia, czemu myć naczynia, tylko myśli o talerz, skupiam się jak Mr. Miyagi. Ktoś pamięta Karate Kida, to teraz myjemy talerz, o, a teraz miseczkę i tak dalej, to wtedy ten człowiek jest szczęśliwy, mimo że myje naczynia. Rozumiesz to? Albo że odkurza, ale skupia się na odkurzaniu. Dobra, to jest jeszcze w miarę zrozumiałe, ale to co idzie dalej. Jeżeli człowiek, to co też jest jeszcze trochę zrozumiałe, jak człowiek robi przyjemną rzecz, a myśli o nieprzyjemnej, tak? Czyli jest na wczasach, ale martwi się chorobą. No to wiadomo, że jest mniej szczęśliwy. Ale to, co jest najmniej oczywiste, jak człowiek robi nieprzyjemną rzecz i zamiast myśleć o tej nieprzyjemnej rzeczy, myśli o czymś innym, przyjemniejszym, na przykład myje te pieprzone naczynia, i żeby nie myśleć o naczyniach, to pomyślę o tym, jak fajnie będzie na wczasach w Chorwacji. Będę siedzieć na plaży i pić orzujsko. To się okazuje, że ten człowiek jest mniej szczęśliwy. Rozumiesz to? Badanie dowiodło, że tam, gdziekolwiek, tak jak mówili jacyś mnisi, gdziekolwiek jesteś, bądź tam. I badanie tego dowiodło. Obojętnie co robisz, nawet jak robisz kolonoskopię, to jak się na tym skupisz, że jestem tu i teraz się odbywa to, nawet jak to jest kolonoskopia albo mycie naczyń, to człowiek jest bardziej szczęśliwym człowiekiem, niż jak skupia się na czymkolwiek innym. Niezależnie, czy to, o czym myśli, jest pozytywne czy negatywne. Okazało się, że w badaniach większość ludzi przez większość czasu skupia się, stara się w głowie szukać czegoś pozytywnego jednak, ale to nie pomagało. Po prostu, jak weszli do swojej głowy, a wyszli z ciała, to byli mniej szczęśliwymi ludźmi. I tyle. Nawet jak starali się tam szukać przyjaznych rzeczy. I tyle. Tak to działa. I to mnie trochę ciekawiło, czemu zawsze jak szedłem do dentysty i starałem się wyobrażać sobie, że jestem na plaży i tak dalej, to nic nie dawało, a jeszcze intensyfikowało moje przerażenie. A teraz już wiem, że tak po prostu to działa. Co ciekawe, badania też te dowiodły, że wszystko to jest kwestia koncentracji, tak? Czyli czy ty umiesz, myjąc naczynia, skupiać się na naczyniach, czy to jest z automatu, że twój umysł gdzieś tam odpływa i okazuje się, że fokus, tak zwane fokusowanie się, skupianie się, to jest umiejętność jak każda inna, czyli można to ćwiczyć. I z kolei dowiedli badacze również, że medytacja, prosta medytacja z jakąś apką, bez tam nie wiadomo jakich rzeczy, jeżdżenia do Tybetu, prosta medytacja z apką powoduje, ja używam Meditopia,
teraz już praktycznie codziennie. Świetna sprawa. Prosta, codzienna medytacja. To jest trening fokusu, bo okazuje się, że ludzie myślą, że medytacja polega na tym, że dobra medytacja to jest, że zamykam oczy na 10 minut i nie myślę, albo myślę tylko o tej medytacji, tylko o oddechu. A to jest bzdura. Medytacja to jest trening fokusowania, czyli najpierw myślę o oddechu, a teraz myślę, o kurczę, zeżarłbym kalafiora. Dobra, nie, miałem myśleć o oddechu. Znowu myślę o oddechu. O której to ja mam jutro wstać? Nie, nie, miałem myśleć o oddechu. Na tym polega dobra medytacja. To jest trening koncentracji. I lata praktyki powodują, że coraz rzadziej będziesz myśleć o jutrzejszym obiedzie. Ale to nie jest tak, że zrobiłem złą medytację, bo myślałem o kalafiorze. Nie, to była dobra medytacja, bo medytacja to trening fokusu. I miesiące i lata treningu pokazują, że ludzie, którzy medytują tyle czasu, potrafią się na strzał sfokusować i zrefokusować znowu. Czyli jak znowu im ucieknie, to refokusowanie im wraca po prostu w sekundę. Dobra, kalafior, nie, dobra, jestem tu i teraz. I ci ludzie są, chyba że jedzą kalafiora, wtedy się muszą skupić na kalafiorze tu i teraz, bo to tu i teraz jest kalafior. W każdym razie to jest właśnie to. Laboratorium Wendy Suzuki z New York University pokazały, że nawet 13-minutowa medytacja robiona 4-5 razy w tygodniu naprawia fokus, koncentrację i daje szczęście. I to ma być proste zamykanie oczu, skupienie na oddechu albo na jakimś zewnętrznym przedmiocie. Tak, czyli albo na oddychaniu, albo bierzesz sobie, nie wiem, termos i myślisz przez 10 minut o termosie. Tak, czyli jak on wygląda, co ma napisane i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Robisz to codziennie i okazuje się, że jesteś spokojniejszy, szczęśliwszy, lepiej się umiesz koncentrować i to pomoże Ci skuteczniej myć naczynia, czyli myć naczynia skupiając się na nich w tym czasie, czyli będąc szczęśliwszym człowiekiem. Widzisz, nauka jest ciekawa i warto do niej zaglądać. Co mam dla Was jeszcze? Wiele uniwersytetów, jak również Harvard Happiness Project pokazały, że coś, co jest oczywiste, że jakościowe relacje z innymi ludźmi zwiększają stały poziom szczęścia. To jest oczywista oczywistość, tak? Że jak mamy dobre relacje z ludźmi, to jesteśmy szczęśliwsi, bo jesteśmy zwierzęciem społecznym. Ale okazuje się, że to, co jest ciekawe w tych badaniach, to, że to nie muszą być zawsze turbo głębokie relacje. Rozumiesz to? Upraszczając, dając ekstremalny przykład. Człowiek, który jest totalnie samotny, rodzice mu już umarli, dziewczyny jeszcze nie ma, dzieci nie zrobił. Jest sam i ma jakiegoś jednego przyjaciela, ale przyjaciel mieszka w Stanach, więc się rzadko widzą. To taki człowiek, który rano idzie do żabki i ma tam swoją ulubioną panią Kasię, z którą zawsze gada 5 minut, co tam pani Kasiu, co urodziny i tak dalej. Potem idzie na uczelnię i tam ma jakichś znajomków, no z żadnym nie jest blisko, no ale wymieniają się uprzejmościami, gadają sobie, jest tam pani sprzątająca, z którą zawsze przez chwilę zagada, co tam u pani i tak dalej. Ten człowiek jest totalnie szczęśliwy pod kątem relacji. Oczywiście, on może narzekać, że jest samotny i tak dalej, ale okazuje się, że nawet tacy ludzie, którzy mają płytkie relacje, ale znaczące, takie konsekwentne, życzliwe, oparte o obopólną taką życzliwość, że jego naprawdę zastanawia, co tam nowego u pani sprzątającej, tak? Co u jej dzieci, a ją naprawdę zastanawia, co u niego. To takie proste relacje jakby już potrafią człowieka napełnić w tym temacie, że będziesz szczęśliwym człowiekiem. To jest pociecha dla tych wszystkich samotników i tak dalej, że nawet jak parę takich relacji stworzysz płytkich, tak? Czyli po prostu zaczniesz być miły dla pani w żabce, do pani na Orlenie i tak dalej, zagadywać i tak dalej, co dla mnie na przykład nie jest rzeczą naturalną, ale czasem się staram przemóc i widzę, że zawsze to działa, tak? Że faktycznie, jak coś się gdzieś zagada i tak dalej, po prostu coś miłego się powie obcej osobie i ona nam też, to jest fajny nastrój i on się czasem utrzymuje przez 3 dni. Mimo takiej płytkości niby. Więc to jest ważne, że relacje mogą być naprawdę prosto robione, żeby były fajne i znaczące. Czyli nie musi to być tylko od razu małżeństwo, dzieci, przyjaźń i tak dalej, choć oczywiście warto. Natomiast, co też ciekawego dowiodły te badania, że dobre relacje, i to też prawdopodobnie tłumaczy, czemu płytkie relacje też są dobre. Bo dobre relacje, te głębokie, czyli dzieci, małżonek, przyjaźń, w większości przypadków, 90% czasu tam się spędza na gadaniu o dupie Marynie. No przecież to nie jest tak, że siada mąż i żona, zastanówmy się nad sensem świata, kochanie. Jak myślisz? Co Bóg dla nas przygotował, gdy już umrzemy? Nie, jasne, tam takie rozmowy się odbywają być może czasem. Albo z dziećmi czasem też, ja ze swoimi dziećmi gadam o kapitalizmie, o tym, jak się zarabia pieniądze, dlaczego przedsiębiorczość jest kluczowa, dlaczego trzeba zarządzać
zespołem i być liderem i tak dalej, ale to wiesz, jestem specyficznym człowiekiem, ale nawet biorąc to pod uwagę, to jest tylko może kilkanaście, może 30% czasu, jaki z nimi spędzam, a 70% czasu robimy głupoty, bawimy się klockami, kombinujemy, jedziemy gdzieś sobie i tak dalej, więc tak naprawdę większość głębokich relacji i tak w większości procent opiera się o gadaniu o głupotach. Co tam w szkole? No, matematyka była. O, super. Nauczycielka zrobiła to i tamto. I to, i to, i to. Zazwyczaj nie ma tam głębszych wywodów. I tak dalej, i tak dalej. Co w pracy? No to i tamto. W związku z czym i to jest normalne i spoko. I to wystarczy, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Także tak to działa, czyli to jest pocieszające. Nawet osoba bez totalnie głębokich relacji może być szczęśliwa. I co jeszcze? Bo to się wiąże z tym, że mamy ośrodek rozpoznawania twarzy w mózgu. Jeżeli widzimy twarze nieprzyjemne, to zmniejsza się poziom szczęścia. Jak widzimy przyjemne, to się zwiększa. Nie chodzi o to, czy ktoś ma kiepski ryj jak ja, tylko o to, czy jest dla nas życzliwy. Tak? Czyli właśnie, znasz tą panią z żabki, to ona do ciebie się uśmiecha. A ona innych nie zna, to się mniej uśmiecha. Tak? Czy generujesz taką pozytywność i twój ośrodek rozpoznawania twarzy mówi, kurczę, fajnie się żyje. Także tak to działa. I jeszcze, co to jest dobry kontakt? Zadali badacze pytanie sami sobie i znaleźli. Dobry kontakt to jest po pierwsze obecność, czyli znowu, jeżeli z kimś rozmawiasz i jesteś tam, czyli go naprawdę słuchasz zamiast myśleć o jutrzejszym obiedzie i znowu, praktyka medytacji pozwala mieć lepszy kontakt z ludźmi, jak widzisz. To wtedy ta relacja jest lepsza. Wtedy lepsze się tworzą związki, relacje i tak dalej, płytsze, głębsze, ale lepsze. Tak? Czyli obecność to jest punkt pierwszy niezbędny do dobrej relacji, a punkt drugi kontakt wzrokowy przez 70%. Nie przez 100, że patrzysz jak psychopata mu ciągle w oczy, bo to tak nie działa, on się wtedy przestraszy i tak dalej. Okazuje się, że nawet relacje, rozmowa ludzi to jest cały czas koncentracja i rekoncentracja. Tak? Czy ktoś coś odpowiada, patrzysz mu w oczy i jak skończył opowiadać, to zazwyczaj resetujemy się patrząc gdzieś na boki i potem znowu ty coś opowiadasz, patrzycie sobie w oczy, potem się znowu resetujecie i to jest zupełnie naturalna sprawa. Nie można ludziom patrzeć 100% czasu w oczy, bo to brzmi, to jest dla nich straszne, niekomfortowe i tak samo nie można patrzeć 10% w oczy, że ty gadasz i patrzysz tam ciągle, a oni są tam, no nie? Bo wtedy uznają, że nie ma relacji głębokiej, czyli dobry kontakt, prawdziwe, dobre relacje, nawet płytkie w żabce to są, że jesteś tu i teraz, skupiasz się na drugiej osobie i patrzysz w oczy 70% czasu. Kolejne badania nad zwierzętami i dotykiem przeprowadzone przez w 2018 roku przez Molly, Crossman i innych dowiodły, że jeżeli w pomieszczeniu jest pies, to ludzie są szczęśliwsi już. Czy pies nic nie musi robić, a już ludzie są szczęśliwsi. To jest ciekawe. Ja wiem. Niektórzy teraz mnie nienawidzą, bo mówią, kurczę, teraz moja żona to obejrzy i będzie chciała kupić psa, a ja właśnie się opierałem, że nie chcę. Zwłaszcza, że to ja z nim będę chodzić. Ja tu tylko cytuję badania, nie wincie mnie. Więc jak jest pies, ludzie są szczęśliwsi. Inne zwierzęta, jak są, to nic jeszcze nie daje, ale jak się je głaszcze, to wtedy ludzie są szczęśliwsi i te zwierzęta też. Ponieważ mają na skórze pewnego rodzaju, zaraz może do tego dojdę, bo jeszcze to ludzi też dotyczy. Więc głaskanie zwierząt, kota, już nie tylko psa, a może i żółwia, jak ktoś głaszcze żółwia, chociaż jakby ktoś mnie zapytał, głaszcze żółwia, to węszyłbym podstęp w takim pytaniu. W każdym razie, nieważne. Głaskanie zwierząt zwiększa poziom szczęścia, to fakt. Teraz znowu ktoś mówi, no nie, jednak trzeba kupić kota. Natomiast głaskanie ludzi też zwiększa poziom szczęścia. Nazywa się to allo-grooming, czyli, i to jest ważne, dotyk międzyludzki pozbawiony kontekstu seksualnego, tak? Czyli nie głaskanie po jajkach, tylko takie głaskanie, że ktoś się bawi czyimiś włosami, albo ja mam takiego przyjaciela, jednocześnie człowieka z Instytutu Lingwistyki Santiago, który uczy naszych kursantów języka hiszpańskiego tam. No i on jest typowy Hiszpan. On jak się wita, to się zawsze musi mocno przytulić, tak? On, nie możesz z nim przybić piątki, musisz go chwycić za rękę, tak?
I to jest takie, czy on ciebie chwyci, no nie? I on cię tak chwyci za rękę, jak ci coś opowiada, ja się wtedy rozglądam w lewo, prawo, kurczę, ktoś nas tu zaraz sfotografuje, my się trzymamy za ręce, no tak, a ja jeszcze introwertyk, to totalnie nie mój klimat, ale jest to fajne, znaczy fajne, w sensie zabawne, że są tak różne osoby i świetnie. I on, właśnie, są takie osoby, które poklepią kogoś zawsze, dotkną, przytulą i tak dalej, albo po prostu z dziećmi leżą, no to te dzieci też bawią się nim, ich włosami i tak dalej. W każdym razie, niezależnie od tego, że ktoś robi to bardziej, ktoś robi to mniej, to badania dowodzą, że tego typu smeranie, iskanie można to tak nazwać, bo allo grooming to chyba w sumie znaczy iskanie po polsku, więc takie iskanie, albo nawet, nie wiem, że ktoś ma we włosach cicika tak zwanego i ty mu go wyciągniesz, oczyścisz go, to wszystko powoduje, pobudza neurony, które zwiększają poczucie dobrobytu. Dobre samopoczucie, tak? Czyli to po prostu robienie tego komuś pobudza neurony, które zwiększają poziom szczęścia. I tyle. Także ciekawe to jest badanie, więc nie tylko głaszczmy zwierzęta, ale głaszczmy też ludzi. Oczywiście w odpowiednim kontekście, nie byle gdzie i nie byle jak. I oczywiście niekoniecznie głaszcz koleżankę, jak twoja żona miałaby coś przeciwko, także o tym należy pamiętać, no ale to liczę na wasz zdrowy rozsądek. W każdym razie ciekawe badania. Kolejne badania Dana Gilberta, które pokazały, że jak mamy więcej wyborów, to co do zasady jesteśmy szczęśliwsi. Czyli te wszystkie gadki, szmatki tych lewicowców, usuńmy gotówkę, usuńmy możliwość podróżowania i tak dalej, czy nawet usuńmy nabiał i mięso, za czym ja powinienem być, tak, jako weganin i promotor tego, żeby zwierząt nie torturować. Ale ograniczanie ludziom wyborów nie zwiększa im poziomu szczęścia, tylko zmniejsza. Rozumiesz to? Czemu te wszystkie łódki z uchodźcami płyną tylko i zawsze do państw kapitalistycznych, a nigdy do państw socjalistycznych? Dlaczego nie było żadnej łódki płynącej z kraju kapitalistycznego do socjalistycznego? Nigdy. Boże, z turystami. Żeby zobaczyć, jak to się tam żyje tym ludziom strasznie. No bo tak jest, bo jak mamy więcej wyborów, jesteśmy szczęśliwsi. Dlatego wolność, to, że wchodzisz do marketu i masz milion sklepów, to jest spoko. To jest spoko. Natomiast jest jeden haczyk, ponieważ Dan Gilbert prowadził badania nad wolnością wyboru. I okazało się, i to jest bardzo ważna rzecz pod kątem codziennego życia, że obniża nam za to szczęście drastycznie to, jeżeli wybór można odkręcić. Czyli siedzisz godzinę w tym sklepie, wybrałeś w końcu te gacie i wychodzisz i się zastanawiasz. Kurczę, a tam były takie drugie niebieskie. Może jeszcze wymienię. I się okazuje, że ludzie, którzy tak żyją, są co do zasady nieszczęśliwymi ludźmi. I co do zasady dłużej i podejmują decyzje, podejmują gorsze decyzje i tak dalej, zamiast szczęśliwie żyć. I dotyczy się zarówno decyzji małych, czyli właśnie kupiłem gacie, no i rozkminiam, czy to są najlepsze gacie, zamiast powiedzieć sobie wprost, bo tu jest od razu rozwiązanie, to nie jest trudno rozwiązać. Tu nie chodzi o to, żeby usunąć ludziom możliwość gwarancji satysfakcji, żeby nie mógł oddać. Nie, tu chodzi o sposób naszego myślenia. I tego dowiódł Dan Gilbert. Czyli jak wychodzisz ze sklepu i myślisz o gaciach, mam nowe gacie, super, to jesteś szczęśliwszym człowiekiem. Ale jak wychodzisz ze sklepu i myślisz, kurczę, no, były tam też inne fajne gacie, może nie do końca to, tamto, siamto, wanto, to jesteś mniej szczęśliwym człowiekiem. I w dodatku jest to zmiana trwała, tak? Czyli to nie trwa godzinę, tylko może się utrzymywać przez kilkadziesiąt godzin albo kilka tygodni. Przez to, że kupiłeś gacie i myślałeś, czy to był dobry wybór. Oczywiście im ten wybór był większy, tym to nieszczęście może trwać dłużej, tak? Czyli kupiłeś samochód albo ożeniłeś się, czy wyszedłeś za mąż i rozkminiasz, czy to był właściwy wybór, to można być latami nieszczęśliwy z tym wyborem. Podczas gdy jak chcesz być szczęśliwym człowiekiem, to mówisz, dobra, zszedłem ze ślubnego kobierca, yeah baby, mamy to. Nie muszę już rozkminiać nad taką trudną kwestią pod tytułem, z kim ja mam być. A dla mnie odhaczone, nie muszę nad tym myśleć, jak super. Mam tyle czasu więcej i energii mentalnej na podejmowanie innych decyzji życiowych. Super sprawa. Albo zdecydowałeś, że jedziecie na wczasy do Japonii, to już nie rozkminiaj, czy może jednak Chorwacja. Zdecydowałeś, to teraz się zajmij organizacją hotelu, zamiast rozkminiać godzinami. Zdecydowałeś się na tą robotę, to rób. Jasne, możesz wysyłać CV, za rok się zastanawiać, co dalej. Ale jak już wybrałeś, to wybrałeś. I już,
po prostu. A jak masz dzieci, to nie żałuj. A, może jednak szkoda. Nie, zdecydowałeś parę lat temu, to masz decyzję zrobioną i się nad tym skup. Bo inaczej będzie problem tak zwanego choistera, jak to nazywa Tim Ferriss, czyli, że zawsze człowiek się zastanawia, a co gdyby? Tak, czyli coś już jest, ale co gdyby było inaczej? Tak, co gdybym miał inną pracę, inny biznes, innego męża, żonę, inne dzieci, w innym kraju bym... I takie kminienie, które i tak jest oparte o to, że wydaje się zawsze, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona, a wcale nie jest. Każdy z was, kto podróżuje, a ja trochę podróżuję, z każdego wyjazdu wracam, oczywiście opalony i zadowolony, czasem też pijany, ale zawsze szczęśliwy, że wracam do Polski. Bo obojętnie, jak fantastyczne by to były kraje, obojętnie, czy to Hiszpania, czy Chorwacja, słoneczko i tak dalej, i paella, to zawsze potem wracam do Polski i mówię, dobra, normalność. Tu działają zasady mózgu. Jakoś tak, po prostu. Że każdy inny kraj, ja wiem, są różne kultury i tak dalej, ale jednak, bardzo często się czuję, jakbym wrócił z kraju, gdzie mózg się wyłączył, na przykład we Włoszech. Stałem kiedyś w kolejce na kolejkę nomen omen, taką do góry jakąś, linową. Milion ludzi w kolejce stoi i nic. Ale jak już się weszło do wagonika, to pani krzyczy i nie wpuszcza bez maski. Bo mamy tu przepis, że w transporcie publicznym, a to był publiczny transport, jak się okazało, bo to była państwowa firma. Jakby była prywatna firma, to by był transport prywatny, wtedy kistym. Więc w transporcie publicznym maska, bo inaczej umrzemy na wirusa. I wtedy jak wróciłem do Polski, w Polsce już na szczęście było po ptokach, no to sobie pomyślałem, home sweet home. Wreszcie, zasady mózgu obowiązują. Wiem, w trakcie pandemii to u nas też do końca one nie obowiązywały, ale porównując do innych krajów, to u nas tak naprawdę mózg się ostał na całkiem wysokim poziomie. W związku z czym, nie mówiąc już o tym, że w Polsce Polacy wiedzą, czym jest kobieta. A cały świat się teraz nad tym zastanawia. Rozumiesz to? Australijczycy myślą, czymże jest kobieta. Amerykanie myślą, czym jest kobieta. Brytyjczycy myślą, czym jest kobieta. A Polacy nie myślą nad tym, bo oni wiedzą. Czyż to nie jest fantastyczne? Świetny kraj. Więc to jest to. Także ja już się nie zastanawiam. Kiedyś się zastanawiałem, co by było, jakby się tak wynieść do Hiszpanii, mieć ciągle słoneczko. Albo gdzieś tam. Teraz się nie zastanawiam. Jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, jest tu super, tu robię biznesy, tu jest polski naród, tu ciśniemy. Będę się zastanawiać, jeśli czołg będzie do mnie jechać, wtedy będę rozkminiać, w którą stronę iść, czy z koktajlem Mołotowa na czołg, czy w drugą stronę bez koktajlu. Ale do tego czasu nie ma co rozkminiać i tyle. I tak samo z różnymi innymi decyzjami. Im mniej rozkminiamy już podjęte decyzje, tym jesteśmy szczęśliwszymi ludźmi. No i tyle. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było ciekawie, wartościowie i fajnie. Dużo konkretów, mam nadzieję, które możesz zastosować w życiu. Tak? Już wiesz, jak to działa i to jest naukowe szczęście. Tak? Tu nie trzeba zgadywać albo słuchać czyjejś historii. Coś może zadziałało u kogoś, a u ciebie nie do końca. My wiemy, że możemy sami syntetyzować szczęście poprzez ćwiczenie medytacji, poprzez jak coś robimy, nawet nieprzyjemnego, to skupianie się na tym, poprzez zadbanie o ciszę lub lubialną przez nas muzykę, poprzez zadbanie o otoczenie, czyli żeby było światło, żeby było kwiatuszek i żeby było czysto i posprzątane, poprzez dbanie o sen, żeby spać jednak te 7,5 godziny i w miarę możliwości z czasem unikać pracy zmianowej i tak dalej, poprzez dbanie o relacje, nawet jak płytkie, to jednak rzeczowe, fajne, konkretne, zapytanie pani w Żabce, co tam u pani, poprzez wydawanie pieniędzy na pomaganie innym ludziom, na kupowanie sobie doświadczeń robionych z innymi ludźmi oraz na kupowanie sobie czasu, czyli zlecanie nieprzyjemnych zadań. Te wszystkie rzeczy możemy robić. Większość z nich już od teraz, już od zaraz, czyli tak naprawdę możesz sobie syntetyzować szczęście trochę niezależnie od sytuacji. Nawet jak nie jesteś bogaty, nawet jak coś tam nie domaga w lewej nodze i tak dalej, to jesteś w stanie syntetyzować sobie szczęście i badania wszystkie jednoznacznie pokazały, że syntetyczne szczęście, czyli te, które robimy sami, niezależnie od sytuacji zewnętrznej, jest bardziej skuteczne, czyli więcej hormonów szczęścia, że tak powiem, się wytwarza i tak dalej, bardziej to poprawia chemię mózgu, jednocześnie jest bardziej długotrwałe. Czyli jest to, można powiedzieć, bardziej prawdziwe szczęście. Czyli nie czekajmy na kupę kasy, to nie oznacza, żeby do niej nie dążyć, bo mieliśmy tu badania, które pokazywały, że warto. Tak? Czyli róbmy swoje, twórzmy rodziny jak najbardziej, zarabiajmy kasę, szukajmy szczęścia zewnętrznego jak najbardziej,
jednocześnie pamiętając, że zawsze przy sobie masz swój umysł, swój mózg i swoje rzeczy, które możesz zrobić tu i teraz. Bo zarabia milion się trochę trudniej niż włącza apkę do medytacji. Tak? Także albo niż włącza się światło na maksa z samego rana, żeby skasować melatoninę, żeby mieć więcej energii. Także tak to działa, więc życzę Ci dużo szczęścia. Zapraszam też na ekspertia.com.pl po nasze nowe książki, dziennik mistrzowski dla nastolatków, przedsiębiorcze dzieci i najnowszy ekspertuś i sztuka rozmawiania, czyli ekspertuś uczy się jak rozmawiać, jak również po moją książkę 48-godzinna doba, która uczy jak zlecać po to, żeby jak już teraz mogę śmiało powiedzieć, być bardziej szczęśliwym człowiekiem. Nie wiedziałem jak tę książkę pisałem, że ona zwiększa człowiekowi poziom szczęścia, a teraz już mam na to naukowe dowody. Zapraszam na instytutlingwistyki.pl po nasze kursy językowe, jest tego coraz więcej, a już masz w cenie aplikację Lingomouse do nauki języków, także dostajesz coraz więcej, a cena jest niezmienna, przynajmniej jeszcze przez moment. I na sekretyspółek.pl po naszą platformę, która uczy jak płacić podatku 9% tylko i nie płacić ZUS-u, lepiej się rozliczać i być finansowo lepiej zabezpieczony. To wszystko na sekretyspółek.pl. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku i dużo szczęścia. Cześć!